To co, Iceberg lata 90. i nostalgia moment? Wiesz, ja to jestem stary. Iceberg lata 90. Zapraszam na seans. Honorowi patroni to Magas Elo, Maćkowski, Willenzi i Sebastian Bach. Lata 90. to zdecydowanie jedna z najbardziej przełomowych dekad w historii Polski. Dynamika zmian, jakie następowały po zmianie ustroju, spowodowały, że Dobra, Polska z głośność. roku na rok stawała się zupełnie innym krajem, a trendy panujące w zachodnich krajach zaczęły w błyskawicznym tempie. Kino Reluch. Dzięki, Ligrys, za 17 lat. Witam. Przenosić się do naszego kraju, powodując, że Co było w latach 90? Były lata 90. życie w Polsce stało się o wiele bardziej barwne i atrakcyjne. Jednak wiele osób zapomina w sentymencie o wielu problemach tamtych czasów. Ty! O wiele bardziej barwne i atrakcyjne. Jednak wiele osób zapomina w sentymencie o... To chyba piłem kiedyś. Ale to nie było kakałko? A może ja kakałko piłem takie? Chociaż nie, to jest chyba kakao. Piłem coś takiego chyba. O wielu problemach tamtych czasów, które smakowały nie tylko Ale to gumą chyba turbo i gorzkie było. zagranicznymi produktami, ale także wysoką przestępczością i bezrobociem. Z racji, że zakres 10 lat to niezwykle szeroki temat, to Iceberg został podzielony na dwie części, by dokładniej omówić wszelkie wydarzenia, popkulturę i zjawiska z tamtej dekady, ale i tak zdaję sobie sprawę, że niemożliwym Jezus jest opowiedzieć o Maria, wszystkim. spójrz na to. Widzisz to? Te auta? Trochę się zmieniło. Wszystkim, choćby ten iceberg miał trwać 10 godzin. Dlatego wiele rozdziałów poruszonych w tym icebergu będzie także zahaczać o poboczne. To są papierosy? To jest chyba sklep z petami. Sprawy w celu poruszenia szerszego kontekstu omawianego tematu. To tyle słowem wstępu, więc zapraszam Was na pierwszą część icebergu. Zobacz, jakie ceny, widzisz to? O latach 90. Ty no, lata 90. Odpaliłeś sobie iceberg, żeby powspinać emeryturę? O, zobacz! Pegasus! Film zaczynam od pierwszej rzeczy, jaka pojawiła się w mojej głowie na hasło lata 90. W tamtych czasach handel podróbami na bazarach był niezwykle dochodowy i jednym z handlarzy dorabiających się w ten sposób był Marek Jutkiewicz. Podczas jednej z wypraw do Tajlandii po tanie ubrania, które sprowadził do Polski, dostrzegł on produkt, który na zawsze zmienił jego życie. Była to podróba konsoli Famicom, czyli legendarnego produktu Nintendo z lat 80., znanego w innych częściach świata jako NES, o którym w Polsce praktycznie nikt wówczas nie słyszał. Idea domowej konsoli do gier tak mu się spodobała, że wraz ze swoim partnerem biznesowym Dariuszem Wojdygą, postanowił w 1900... Pegasus to był podróba, a podróby Pegasusa było miliard. To jest chore, nie? Ale jednocześnie fajne. Pamiętam, na jakikolwiek rynek poszedłeś, to wszędzie były Pegasusy i to w sumie było tanie. Przecież ja 91... tego nie kupowałem w latach 90., żeby nie było. Pewnie w latach 90. było drogie, ale później, no, nadal to było tanie. Sprowadzisz tę konsolę To do była Polski taka pod nazwą Pegasus. konsolka Wprawdzie koncept pirackie gier gry, wideo w domu no. był w Polsce dostępny dzięki mikrokomputerom jak Atari czy Commodore, jednak były one niezwykle drogie, a cena 150 zł za Pegasa była czymś, na co każdy jako tako mógł sobie pozwolić. Gry takie jak Contra, Mario, Robin Hood czy Battle City No. to tylko kilka z największych hiciorów, jakie królowały na 8-bitowej konsoli. Jako że początek lat 90. to era dzikiego kapitalizmu i pojęcie praw autorskich było abstrakcją, to nikt się nie przejmował tym, że szeroko reklamowana w telewizji i prasie konsola to zwykła podróba japońskiego Famicoma. Ciężko określić No ilość ta. sprzedanych Pegasusów, tym bardziej, że on sam padł ofiarą braku praw autorskich za sprawą setek tandetnych podróbek w jeszcze niższej cenie, ale ostrożne szacunki Ja mówią nie o miałem sprzedanej liczbie. takiego oryginała Pegasusa, który też był podróbą. Tylko miałem podróbę, podróby, podróby, podróby i coś tam dalej, nie? Ponad miliona Pegasusów, co mianuje go najlepiej sprzedającą się konsolą w historii naszego kraju. Integralną częścią Pegasa Co? był dołączany kultowy kartridż 168 w jednym, a ponadto Bob Mark oferował także karty premium znane jako Złota Czwórka i Złota Piątka, które zawierały wysokie jakości gry od Codemasters. Mimo że Pegasus był generacji do tyłu, gdyż na Pamiętasz, świecie... jak milion lat temu można było kupić kakao razem z kubkiem, takie pomarańczowe z tygrysem? W tym samym czasie zaczął królować Tego Super NES, coś jest czyli co jakiś 16-bitowa czas. konsola, to w Polsce nikt się tym zbytnio nie Przecież. przejmował, bo i tak to była wielka nowość. Wprawdzie potem powstał bardzo mało znany Mój dziś kolega Super ma Pegasus tego. imitujący wspomnianego SNESa oraz jeszcze mniej znany Ty, Pegasus Game to nie Boy, jednak z wiedziałem. racji nad
nadchodzącej ustawy o prawach autorskich nie zdążyły one zdobyć większego rozgłosu. O ile wejście ustawy z 1994 przyhamowało oficjalną dystrybucję Pegasusa, to wcale nie zatrzymała ona bazarowego obiegu podróbek i kartridży, które jednak w odróżnieniu od bomarkowych złotych kartów często zawierały fałszywe okładki lub obietnice miliarda gier będącą w rzeczywistości. 999 gier w jednym, no. Ja pierdziele, pierwsze skamy w życiu, które się doświadczyło. Z zapętanymi pięcioma tytułami. Coś pięknego. A wracając do Bob Marka, to jego właściciele próbowali potem pójść w oficjalną dystrybucję konsol, nawiązując współpracę z Sego, jednak biznes okazał się niewypałem i panowie przeskoczyli na branżę napojów, tworząc tę samą firmę Hop. No tak, powtarzały się te gry. Wprawdzie disco polo zaczęło się rodzić w latach 80., jednak było wtedy jeszcze dość niszowym gatunkiem. Jego największy przyrost odnotowano z nadejściem kolejnej dekady. Gatunek muzyczny o prostej linii melodycznej, często prymitywnej treści, ale jednocześnie niezwykle wpadającej w ucho rytmice, szturmem podbił polski rynek pod postacią kaset magnetofonowych i telewizyjnych emisji. Zespoły takie jak Bayerful, Accent czy Boys stały się krajowymi gwiazdami zarabiającymi naprawdę duże pieniądze, a disco polo stało się elementem obowiązkowym wszelkich dyskotek w remizie, wesel i grillowych posiadówek. Polskie disco było często krytykowane przez wykonawców innych, nazwijmy to, bardziej ambitnych gatunków, a jednym z manifestów pogardy była piosenka Mydełko Faz z 91, inspirowana bardzo popularną wtedy reklamą mydła. Utwór Marka Kondrada i Marleny Drozdowskiej, będący parodią, stał się paradoksalnie jednym z ulubionych utworów nośników disco polo, a gigantyczna popularność z pierwszych lat omawianej w tym filmie dekady okazała się tylko przedsionkiem do tego, co wydarzyło się w roku 94. Tu telewizja Disco Relax. W tym tygodniu bardzo dużo zmian. Pierwszy, jak to wygląda. To jest w sumie niedawno, jakby pomyśleć ile lat, ale zobacz, jak to się wszystko zmieniło. Zebraliśmy mnóstwo telefonów z całego kraju i oto wyniki siódmego notowania telelisty. Cztery piosenki na dół, cztery do góry i dwie nowości. Wtedy na antenie Polsatu, czyli największej komercyjnej stacji telewizyjnej, zadebiutował program Disco Relax. Emitowany w niedzielne poranki magazyn muzyczny zawierał najpopularniejsze teledyski disco polo oraz wywiady z zespołami. I do dziś są wspominane jako jedna z najważniejszych telewizyjnych pozycji lat 90., gromadząc w najlepszych czasach nawet 8-milionową widownię. Najpewniej za wielką popularnością, oprócz wpadania w ucho, stała barwność tego gatunku, wyróżniająca się na tle muzyki PRL-u, co dostrzegł nawet Krzysztof Krawczyk, romansując w latach 90. z tym gatunkiem, widząc, że jego dawna muzyka traci popularność. Pańcu. Gatunkiem zainteresowali się nie tylko aktorzy jak Bohdan Smoleń, parodujący polską rzeczywistość. Anime, anime, ani kukuryku, owca krowa kogut, jaki tego powód. Ale także politycy jak Aleksander Kwaśniewski, który w swojej kampanii prezydenckiej lansował się kawałkiem Ole Olek, który na zawsze zapisał się w historii polskiej polityki. Ole Olek, wygraj, Ole Olek, na prezydenta tylko ty. Disco polo zaczęło tak... Kiedyś to były kampanie wyborcze, co? Przymierać wraz z przełomem wieku, stanąć się obiektem drwin i odrodziło się dopiero wiele lat później. Pory pana. W końcówce PRL-u nagromadzenie problemów gospodarczych spowodowanych socjalistycznym modelem gospodarki zaczęło powodować dużą inflację, jednak sprawy nabrały szalonego tempa już po upadku PRL-u, gdy okazało się, jak wielkie długi i niewydolność skrywały komunistyczne władze. Doszło wtedy do zjawiska hiperinflacji, czyli niekontrolowanej utraty wartości pieniądza, która po upadku PRL-u zaowocowała produkcją banknotów o nominałach 50 tysięcy w grudniu 89, a w 92 było to już 2 miliony złotych w jednym banknocie. Gigantyczny spadek złotówki owocował lat 90. ogromnym bezrobociem i ubóstwem, co powodowało wielu Polakach frustrację na nową rzeczywistość, a co za tym idzie wieloma patologiami, o których jeszcze niejednokrotnie Borys Tenbergu wspominał. Na skutek wielu reform gospodarczych, z których najbardziej znany jest kontrowersyjny plan Balcerowicza, doszło wraz z nadejściem roku 1995 do denominacji, czyli produkcji nowych banknotów o znacznie sensowniejszych do obliczeń nominałach, które w tej postaci znamy do dziś. Reformę promowano hasłem "Zakryj palcem 0,4 będzie pieniądz nowej ery", jednak wielokrotnie przyzwyczajenia i tak nie znikały z dnia na dzień, skutkując częstym podawaniem przez jakiś czas dwóch cen za produkty, zarówno w cenie aktualnej, jak i w tej przeliczeniu na tak zwane stare złote. Mimo że reforma doprowadziła do cen typu złoty 50 zł za litr paliwa albo złotówka za chleb, do czego często się dzisiaj wzdycha, to pamiętajmy jednak, że wtedy pensja minimalna wynosiła jakieś około 300 zł.
Wspominam już o disco polo jako gatunku dominującym w latach 90. na fali swojej świeżości, więc nie wypada zapomnieć o drugim graczu, który także miał wówczas swoje wielkie polskie narodziny. Hip-hop znany wcześniej za granicą wjechał do naszego kraju głównie dzięki otwarciu rynku muzycznego na zachód i bardzo szybko stał się symbolem młodego pokolenia lat 90. Obecnie nazywany oldschoolem daleki był od blasku reflektorów, gigantycznych pieniędzy oraz bananowych twórców jak Mata i kojarzony był głównie z muzyką wprawdzie bardzo popularną wśród młodzieży, ale jednak podziemną. Treści prezentowane w utworach miały zazwyczaj taki brudny i wulgarny klimat, komentując w ostrych słowach szarą dla... Ale za tamtych czasów, ale co ty piszesz? ...dla wielu młodych Polaków rzeczywistość, obarczono częstymi kradzieżami, zadymami i bezrobociem, stając się w ten sposób muzyką o prawdziwym życiu ludzi, których społeczeństwo nie chce dostrzegać. Raya, Leroy, Molesta, Evenement czy Paktofonika to tylko część najbardziej popularnych twórców lat 90. stanowiących dziś kanon polskiego rapu. Muzycy mimo sporej rozpoznawalności nie zarabiali na swojej muzyce zbyt dużo pieniędzy, czego przykładem może być chociażby historia Wilka WDZ, który jechał do Szczecina, by zagrać koncert z Molestą, a dwukrotnie był wyrzucany z pociągu za jazdę na gapę i dotarł, gdy już było po koncercie. Do dziś kwestią sporną jest to, czy za pierwszego rapera można uznać Kazika czy Leroya, ale wszyscy zgodnie tak stwierdzą, że lata 90. i hip-hop to nierozłączna para, bardzo mocno definiująca tamten burzliwy okres w Polsce. Ale z szarego blokowiska przenieśmy się do świata znacznie barwniejszego i z obecnej perspektywy barwnego chyba aż za bardzo. Pojęcie prywatnych inwestycji w zakresie budowy bloków i obiektów użytkowych było w ówczesnej Polsce czymś kompletnie nowym, a chęć oderwania się od wizerunku ponurego bloku z wielkiej płyty zaowocowała w swoistym wyścigiem architektów w zwróceniu uwagi na swoją budowlę. To właśnie w latach 90. nastąpił wysyp budynków pełnych nietypowych kształtów, wieżyczek, kolumn stylizowanych na Powaga, co to jest? Albo rzeźb w kształcie lwów. Zamysł był prosty, budynek musi być barwny. To wygląda jak w dupę Akademia Pana Kleksa i w sumie co tam się dzieje w tym ZUS-ie, to przypomina ten film czy książkę, więc no, trochę ma to sens. Futurystyczny, światowy i bogaty. Wnętrza także musiały podkreślać prestiż obiektu, zawierając różne fontanny, wzorzyste kafelki, masę pstrokatych dekoracji oraz elementów zaczerpniętych z różnych części adekwatne, świata w mniej no. lub bardziej udolny sposób. Jednym z najlepszych książkę, nie film? Film i luj. Tego typu Wtupiam jest osiedle Floryda książkę. W Warszawie, które organizuje wielką dużo jest tam smogu? Kamienia węgielnego, a dla podkreślenia amerykańskości i mieszkań datę wydarzenia ustalono na 4 lipca, czyli Dzień Niepodległości w USA. Zaglądając do standardowego polskiego domu z tamtych czasów, naszym oczom ukazałyby się kolorowe... Spójrz na to mieszkanie, ja pierdzielę, kasety, takie radyjko z wielkimi tymi, no... Michael Jackson. Nie, te plakaty, ja pierdzielę. Ty, ogólnie na YouTubie teraz widziałem za granicą, się zastanawiam, kiedy w Polsce to będzie, że ludzie zaczynają znowu kręcić takie, powiedzmy, vlogi właśnie w takich pokojach stylizowanych starą kamerą, żeby taka nostalgia wraca, wiesz o co chodzi i no to jest mega ciekawe, jestem ciekawy, kiedy w Polsce będzie to, a jeżeli jest, to kiedy będzie to jakoś tego więcej albo głośniej o tym. Meble w pokoju dziecięcym, wazony w najdziwniejszych kształtach, masa plastikowego badziewia zbierającego kurz oraz legendarna lampka udająca akwarium. Ówczesna architektura podzieliła jednak z biegiem czasu los disco polo, uchodząc obecnie za symbol kiczu. Głupi i głupszy w lewym, no. Tak. NATO, czyli to ja jestem głupi, a ty głupszy, rel? Jeden z największych na świecie międzynarodowych sojuszy militarnych, którego głównym zamierzeniem jest wzajemna ochrona granic. Na nostalgii teraz wszyscy zaczynają kasy robić. No tak, ale... Tutaj jest trochę to coś innego, wydaje mi się, bo to ludzie sobie bez jakiegoś w sumie zarabiania chyba, bo te małe kanały widziałem, tak one grywają takie nostalgiczne filmy, fajne to jest. Gorzej jak się za to wezmą większe jakieś korporacje i to spieprzą, klasik. ...do niego państw oraz interwencje zbrojne w ramach tak zwanych misji pokojowych. Słuchaj dzieciaku, masz ostatnie ostrzeżenie, co? Pierwsze informacje o możliwej obecności Polski w strukturach NATO padły w roku 1992, gdy sekretarz generalny oświadczył, że drzwi NATO są na Polskę otwarte. Początek lat 90. zapoczątkował ogromne zmiany w Polsce pod względem militarnym, gdyż to właśnie wtedy rozwiązano struktury komunistycznego Układu Warszawskiego, a z naszego kraju zaczęli stopniowo wychodzić radzieccy żołnierze. Kolejne lata przybliżały Polskę do Międzynarodowego Sojuszu dzięki organizacjom wspólnych ćwiczeń wojskowych. Spójrz jak to wygląda, to jest świat TVP2. Nie wiem, czy TVP2 jeszcze istnieje, na pewno jest TVP było, potem teraz jest TV1. No rozumiesz, o co chodzi. To jest, spójrz, jak to wygląda. Jak mało czasu minęło, jak to się wszystko zmieniło. Chociaż te publiczne chyba najwolniej się ewoluują,
bo nadal to przestarzale wygląda, jak ja widziałem jakiś shot z TVP, tam było jak oni kłamią, czy coś takiego, nie pamiętam teraz, jak to się nazywało. Też to wygląda w sobie dość staro, jak na dzisiaj. Ale i tak mocno się zmieniło. Powołanie elitarnej jednostki komandosów GROM oraz skróceniu czasu obowiązkowej służby zasadniczej, dążąc powoli do jej znoszenia na rzecz mniejszej armii złożonej z zawodowych żołnierzy. Długa droga do NATO, No, pełna na formalności, szczęście. została finalnie dopięta w końcówce lat 90., a dokładnie w roku 1999, co miało dla Polaków znaczenie nie tylko militarne, ale przede wszystkim społeczne, bo dawało to poczucie realnych zmian w Naprawdę. międzynarodowym postrzeganiu naszego Kamuej. kraju i jednocześnie zapewniło to Zgadzam się. urzędującemu prezydentowi Kwaśniewskiemu ogromny argument w drugiej kampanii wyborczej, którą Czemu wygrał w pan roku leniwy? Nie 2000 już wiem. w pierwszej turze wyborów. Dzień 8 lipca 1997, gdy to wyrażono oficjalnie zgodę na dołączenie Polski do NATO, przykrył uwagę polityków na inny, bardzo poważny problem dziejący się wtedy w Polsce. O, wyglądałem Wspomnianym przed chwilą problemem była tak zwana o tym. powódź tysiąclecia, A która chyba nawiedziała jest Polskę. film o tym, ale ja oglądałem taki kanał Ciekawe Historie i on o tym film zrobił, taki serio mega dobry. Ale chyba też film nakręcili na temat tego. Aha, serial, no. W roku 1997. W wyniku bardzo intensywnych opadów na terenie Austrii, Czech i Ale to południowej jest Polski zalane popieprzone. zostały liczne miejscowości, głównie w obecnych województwach opolskim i dolnośląskim. Przestarzałe systemy udrażniające nie radziły sobie z kilkukrotnie przekraczającą normę ilością wody, co To nie doprowadziło kącik polityczny. Oglądamy Iceberg lat 90. wiele miast do stanu klęski żywiołowej, zalewając Tak, wodą ulice przyjawił, nawet ale na mało kilka metrów robił. wysokości, co szczególnie dramatyczny przebieg miało w małych wioskach odciętych od świata, gdzie nad wodą wystawały wyłącznie dachy domów. Katastrofalna powódź doprowadziła do szkód szacowanych na 12 miliardów złotych i dramatów życiowych tysięcy rodzin, które straciły w wyniku powodzi cały dorobek I życia. ile to Przez jest na pierwsze dni lipcowego przeliczenie? incydentu mieszkańcy byli Na pozostawieni dziś? właściwie sami sobie, gdyż uwaga medialna i polityczna była skupiona na wspomnianym szczycie NATO, a 20 niewydolność służb PS. ratunkowych zmusiła Polaków do organizowania pomocy na własną rękę poprzez. Trzy z rzędu reklamy miałeś. Po pierwsze, ja dostaję za to 2 centy, więc nie kłam. A po drugie, wykrzyknik Primer L. Rozwożenie żywności, ubrań na pontonach oraz łączność Chociaż wtedy radiową dostawię realizowaną przez więcej. domorosłych krótkofalowców. Dramatyczne chwile przeżyli mieszkańcy wsi Łany, w której planowane było wysadzenie wałów przeciwpowodziowych, by uratować Wrocław, do którego zbliżała się fala powodziowa, jednak w wyniku ostrego protestu mieszkańców do wysadzenia tamy nie doszło. Skoro mowa o Wrocławiu, to intensywna akcja mieszkańców szykujących się do walki ze zbliżającym się żywiołem doprowadziła szczęśliwie do uratowania Ja starego miasta, jednak pierdzielę. smutnego losu nie uniknęło osiedle Kozanów, które PRL-owskie władze wybudowały na terenach zalewowych, i obrazki otoczonych wodą bloków stały się jednym z symboli powodzi tysiąclecia. Nieudolna i mocno spóźniona reakcja rządu spowodowała duży spadek zaufania wśród Polaków, a oliwy do ognia dodał niesławny cytat premiera Dziwne, że Cimoszewicza, było który pytany o jakiekolwiek. odszkodowanie dla ofiar powodzi stwierdził, że trzeba było się ubezpieczać. Największymi bohaterami walki z powodzią byli zwykli Słyszałem, Jolku. obywatele, którzy organizowali na terenie Ile w całego tym kraju prawdy, liczne to nie zbiórki wiem. charytatywne, z których najbardziej znaną było Serc Pospolite Ruszenie, w ramach której w całej Polsce ustawiono na bocznicach kolejowych wagony towarowe, do których lokalni mieszkańcy wrzucali swoje ubranie i żywność. Wartą odnotowania akcja jest także piosenka Moja i Twoja Nadzieja zespołu Hej, wykonana we współpracy z największymi polskimi gwiazdami, jak Chory Czesław pany to Niemen, jest. Maryla Rodowicz czy Natalia Strasznie. Kukulska, Ale która ludzie była bez. zawsze sobie muszą radzić na własną rękę w takich sytuacjach. Ciekawe, czy jakby znowu coś takiego było, czy by rząd lepiej sobie poradził. Była niedawno przecież pandemia. No to w sumie gówniano z tego wyszliśmy dość. Więc, a to i tak nie było takie poważne jak to, co tutaj w tym filmie jest z tą powodzią. No ciekawe jakby było. Dystrybuowane na tak zwanych kasetach cegiełkach, z których dochód przeznaczono na pomoc powodzianom. Żywioł oprócz strat materialnych pochłonął życie tysięcy zwierząt gospodarskich oraz 56 osób, co poskutkowało żałobą narodową 18 lipca i Witam. ustawą o przeciwdziałaniu powodzi, a także modernizacją systemu udrażniania wody, co zmniejszyło skutki drugiej powodzi z roku 2010. O, ja pamiętam tą z 2010. Na zielonej szkole byłem i w telewizji ciągle leciały. Był taki telewizor tam na zielonej szkole w świetlicy, czy tam na jadalni, czy co to było za miejsce. Ciągle leciały newsy o tym. I wtedy były memy pierwsze, które pamiętam, o paczkach dla powodzian. Oczywiście. Brzmi to trochę dziwnie, ale no ta, to były pierwsze memy, które pamiętam. W historii Polski dochodziło A do może wielu różnych podziałów wcześniejsze? Jeszcze nie wiem. administracyjnych, a najnowszy, który jest z nami. Dziękuję, Jolku, za te info. Wystarczy mi od ciebie.
obecny do dnia dzisiejszego, to zmiana podziału województw, która weszła wraz z rokiem 1999. Zmieniła ona diametralnie podział administracyjny kraju z 49 mniejszych województw na 16 większych, które zostały podzielone na powiaty. Miasta tracące status stolicy województwa z trzema wyjątkami zyskały status odrębnego powiatu, a głównym zamysłem reformy miało być ograniczenie rozdrobnienia administracyjnego na rzecz dużych regionów, w których łatwiej byłoby inwestycje na większą skalę. I z jednej strony taka zmiana usprawniła tworzenie projektów na skalę wojewódzką, ale z drugiej ucierpiały na niej dotychczasowe miasta wojewódzkie, które stały się siedzibami powiatu. Mieszkańcy takich miejscowości zarzucają ograniczenie funduszy i prestiżu miasta, co wpłynęło negatywnie na jego rozwój, a kontrowersje dotyczyły nie tylko samego kształtu nowego podziału, ale także jego obrębu i nazewnictwa. Szczególnie widoczne jest to w przypadku województw o nazwach nie nawiązujących do stolicy województwa, a regionu, w jakim się znajdują, co szczególnie widoczne jest w województwie śląskim, gdzie wiele terenów zamieszkują ludzie nie identyfikujący się z takim nazewnictwem, co najgłośniej kwestionowane jest w Częstochowie. Oprócz zmian na mapie wyraźne były także zmiany wizualne, gdyż podział województw zaowocował nowymi rejestracjami samochodowymi, wypierając tym samym legendarne czarne blachy. Rozumiem, Young Electric, to po odejściu od znienawidzonego przez kilkadziesiąt lat PRL-u wśród Polaków dominowała postawa rewanżu za lata komunistycznego ustroju poprzez usunięcie śladów jego obecności z przestrzeni publicznej. O ile tak spektakularny pomysł jak zniszczenie... Ciekawe, nie? Że wtedy chcieli to usuwać, a teraz każdy, znaczy każdy, no starsi ludzie, tu nie mówię tym razem o sobie, wiesz... Cieszą się, jak o tym gadają. Jest to trochę porypane, ale nostalgia to jest coś, od czego się nie da uwolnić, nie da uciec. Nawet od tak parchatych czasów ludzie chcą do tego wracać, bo czują nostalgię. To jest popieprzone. Pałacu Kultury nie były wówczas odbierane jako jakkolwiek realistyczny koncept, tak drobniejsze zmiany uchodziły za możliwe. W ramach tzw. dekomunizacji z ulic polskich miast masowo zaczęły znikać ich nazwy nawiązujące do bohaterów minionej epoki, a komunistyczne pomniki były powoli równane z ziemią. Oczywiście w latach 90. nie zrealizowano pełni planów dekomunizacji, więc nazwa miał pierwszą, bo na przestrzeni lat organizowano wiele takich akcji, które trwały zresztą do dziś, ale klimat zmian i tak był wtedy wyraźnie odczuwalny. Dekomunizacja nie opierała się jednak wyłącznie na zmianach w przestrzeni miejskiej, a była także zjawiskiem społecznym, gdyż Polacy... Ty, ale tacy klamociarze, ja ich tak nazywałem, bo pamiętam jak ludzie tak siedzieli, to takiego czegoś już prawie że nie ma. A jak jest to, wiesz, tak riski, bo mandat mogą dostać. Czemu to zostało usunięte? Z jakiegoś większego powodu? Czy po prostu zostało wyparte przez jakieś duże sklepy i tak dalej? Często zachłannie adaptowali wszystkie nowości z zachodu, o czym wspominałem już mówiąc o Pegasusie i architekturze, ale miało to także miejsce w myśleniu, gdy to w umysłach Polaków widniało wyidealizowane postrzeganie wszystkiego, co przychodzi z zamku berlińskiego. W telewizji symbolem dekomunizacji stała się zmiana nazwy głównego programu informacyjnego TVP z dziennika telewizyjnego na gazetę. Dużo jest takich ludzi w Gdańsku na wakacje, ale to i tak nie jest to samo, bo oni tam sprzedają jakieś antyki, a tam kiedyś to ludzie wszystko sprzedawali, to było trochę tak jakby... I takie OLX tylko lokalne, że ludzie brali co mieli na chacie, brali to w koc, ładowali i szli się wystawić. Takie porypane czasy. Wiadomości. W wojsku zmieniono słowa przysięgi wojskowej i pozwolono powoływać a, się rozumiem, nie na Boga, a w polityce pojawia się tak zwana lustracja, czyli wielki projekt badania wpływów służb radzieckiej wśród osób piastujących rządowe stanowiska. Ponadto milicja obywatelska zmienia nazwę na policję, by poprawić sobie PR ale i upuścić jej nową funkcję społeczną, a dreszcie grozy powodowały u wielu osób tak zwane teczki. Czyli ale w sumie ciekawe, zmienili nazwę z milicja na policję, ale dużo jakby milicjantów nadal było policjantami na wysokich stanowiskach, czyli mieli wpływ na młodych. I przekazywali im swoje metody, nie? Z te parchate. To jest trochę dziwne. Taka zmiana, która nie ma sensu, chyba że taka PR-owa jedynie. Że ludzie pomyślą, że to coś innego. No dziwne trochę. Ale u polityków podobnie chyba było. I nową funkcję społeczną, a dreszcie grozy powodowały u wielu osób tak zwane teczki, czyli dokumenty świadczące o PRL-owskiej przeszłości, które mogły przynieść duże konsekwencje na życiu wielu osób, których nazwiska widniały w nieodpowiednich papierach. Ponadto zmianie uległo godło naszego kraju, przywracając historyczną koronę na głowie. O, Dusigrosz, witam z powrotem. Orła, a świat kinematografii biegły filmy nie mające żadnych szans na emisję jeszcze kilka lat wcześniej. Przykładów dekomunizacji mógłbym podawać jeszcze mnóstwo przez wiele godzin, więc zachęcam was do pogłębienia tej wiedzy we własnym zakresie. Obecnie bez internetu absolutnie nie wyobrażamy sobie życia, gdyż jego możliwości wpływają niemal na każdy aspekt naszego życia. I chociaż w latach 90. był on jeszcze technologią dość niszową, tak świadomość, że stanie się... Gdy ja serio sobie nie wyobrażam życia bez neta. W sensie pamiętam życie przed internetem, ale nie wyobrażam sobie, żeby tak znowu do tego wrócić. To już jest dla mnie tak odległe. Nie wiem jak wy macie, ale no...
Ja pierdzielę, my już naprawdę żyjemy w metaversie, tylko jeszcze nieoficjalnie, rozumiesz? To tu jak ktoś w końcu to nazwie, no to ta, to już będzie oficjalnie. Porypane to jest. Technologią przełomową rosła z każdym rokiem. Pierwsze lata internetu w Polsce były sprawą głównie naukową i stanowiły sieć połączeń pomiędzy uniwersytetami, jednak zmieniło się to wraz z 94. siecią Maloka oferowaną przez polityka Stana No Tymińskiego, tak, pan dając tym samym leniwy. pierwszy komercyjny dostęp do internetu. Jednak większy przełom nastąpił w 96. XPP. dzięki TPSA, oferującemu modemowy dostęp do internetu poprzez słynny numer 020 21 22, obarczony jednak gigantycznymi cenami połączeń. Internet w latach 90. był jednak znacznie bardziej ograniczony niż ten znany nam obecnie i składał się głównie z primitywnych stron internetowych, gdzie nikt nawet nie myślał o czymś takim jak oglądanie Na filmików żywo online, nie gdyż prędkość poślizg. łącza była bardzo symboliczna. Surfowanie po internecie, bo tak się na to wtedy mówiło, składało się więc głównie z przeglądania treści na stronach, które często odpalano w wielu zakładkach naraz i potem czytano offline, by nie nabijać 999 impulsów, zł. które naliczały się co 3 minuty, blokując jednocześnie możliwość korzystania z telefonu domowego. Głównym ośrodkiem korzystania z sieci stały się kawiarenki internetowe, które wówczas Ale były... jednocześnie tak sobie nie wyobrażam neta, znaczy bez neta, ale pamiętam czasy początku internetu, ale to nie były lata 90., tylko ja pamiętam 2000 któreś tam, w kafejkach właśnie też internetowych. To były takie czasy, no naprawdę nie do opisania, jakie to się wydaje mi tajemnicze w dzisiejszym świecie, gdzie wszystko się da sprawdzić i tak dalej. Nie wiem, jak masz tego TikToka, że śpisz i nagle się budzisz? Żeby zobaczyć coś, wiesz, w TikToku, coś jakąś z dupy ciekawostkę, że wiesz o co mi chodzi. W necie w sensie. No i kiedyś tak nie było. I w ogóle z internetem tak samo. Przecież jak ja grałem w Tibie, pamiętam kiedyś, to było, ja pierdzielę, jakbym w innym świecie był. W GTA 3 jak grałem w kafejce, to się czułem, jakbym się przeniósł do innej rzeczywistości. To było tak jakieś... Boże, no nie wiem, nie do opisania. Nie da się tego po prostu opisać. To było tak tajemniczy i magiczny czas. Po prostu. Naprawdę. Były niezwykle dochodowym Tak, biznesem, gdyż Krzysztof, przyciągały no. nie tylko miłośników internetu, ale komputerów w ogóle, gdyż... No, były u mnie tak. Były kafejki internetowe, ale były w bibliotekach szkolnych takie gówniane stare pecety. No, ja też na nich sporo siedziałem. To były czasy, gdzie o dziwo siedziałem w dużej bibliotece, ale nie żeby czytać książki. PC był na ówczesną kieszeń ogromnym wydatkiem i mało kto mógł sobie na to pozwolić. Dokładną historię dawnego internetu możecie zobaczyć w No, innym moim pamiętam icebergu, to. do którego polecam później zerknąć. Nie, naprawdę, to początki neta gier. Ja pierdziel, w sensie moich, nie mówię o tak ogólnie. To było naprawdę czas piękny. Ale nie chciałbym do tego w sumie wrócić. Wydaje mi się, że, znaczy na pewno tak jest, że lepiej to pamiętam niż to było. Jakbym miał do tego teraz wrócić, no to byłoby lipa. Ale ciekawe wspomnienia, takie magiczne trochę. Przełom lat 90. nie dotykał wyłącznie wielkich i doniosłych O! spraw, ale także tych nieco bardziej przyziemnych, na przykład jedzenia. Szerokie otwarcie się Miałem gastronomii na światowe PSX-a, potrawy miałem. zaowocowało licznie. PSX to była moja konsola pierwsza, taka duża po Pegasusie, gdzie Pegasusy to co jakiś czas się wymieniało, bo te podróby się często psuły. I PSX potem, o chłopie. Jezus Maria, na PSX-ie to były takie gierki się grało. Co grałem? Dużo gier, dużo, ale najbardziej pamiętam tak, Medieval. To była chyba moja ulubiona gra. Wiadomo, ten Spyro taki był, Crasha grałem, no, chyba we wszystkie te klasyki grałem, pamiętam. W ogóle miałem kolegę takiego, bo wszyscy oczywiście mieli piraty, nie? Ale miałem kolegę, który miał oryginalne gry na PS1. One były w takich kwadratowych, plastikowych tych i płytki były takie, no, ładne nawet te płytki z takimi tymi. No, nigdy poza tym u tego kolegi nie widziałem oryginalnych gier na PSX-a w dupę. To musiało być bardzo drogie kiedyś. Tymi knajpami z kuchnią każdego kraju. Jednak z racji na No, ograniczone prawda, portfele Krzysztof. Polaków największą popularnością cieszyły się Nie fast foody. interesuje mnie nic, Zombotron tylko jest co płaci. Nie będzie, fajne znam gierki. się tam, więc się chcę kurwa wzbogacić. Robert, podkreślenie RTP dał na goalboardy Dziękuję 5 bardzo. złotych. Już wiem, czemu są poślizgi, bo nie zmieniłeś internetu z lat Nie, no 90. nie, XD. ale pamiętam, no pierwsze początki, jak w Tibie na przykład grałem, bo to dobrze pamiętam, bo długo dość grałem. To była taka tajemnicza gra, tak, nie wiem, siadało się przed kompa, no wpatrzony byłeś jak w obrazek, nie dało się od tego oderwać. Boże, no nie ma czegoś takiego już. Ale no nie chciałbym do tego wrócić, na pewno pamiętam to lepiej przez nostalgię niż to było, ale no fajne wspomnienia.
zastępując perelowskie zapiekanki i flaki bardziej nowoczesnymi kebabami, pizzą i hotdogami. Metinerfa mało grałem, ja byłem TB-czykiem i co najwyżej CS1.6. Bardziej rewolucyjna data w polskim fast foodzie nastąpiła w roku 1990. Tak, dowiadywałem się wszystko od kolegów w TB, w kafejce, tam byli dużo starsi ode mnie, to mogli mnie też trollować. Ja miałem wtedy, nie wiem ile lat, bardzo mało, a oni tam mieli, nie wiem, po 18, 20 niektórzy. Tak mi się przynajmniej wydaje, mogli mieć mniej, tylko ja byłem taki młody, że wiesz. Ale no, wszystko tam mówili, wszystko tam opowiadali co i jak. Jezu, ja pamiętam w TB, bo w TB jest coś takiego, że na początku jesteś na takiej wyspie jakby, na której musisz któryś level wbić, tam był 8 i dopiero potem wychodziłeś na główny serwer, nie? Gdzie cię mogli już zabijać inni gracze. I grałem, Boże, nie wiem ile ja siedziałem tygodni czy miesięcy na tym pierwszym tym, na tym roku, no to się rok nazywa. I potem w końcu wyszedłem, od razu mnie typ zabił, ja pierdzielę ty. Straciłem rzeczy swoje, miałem taką macę. Taką pałkę z roka. Ja pierdziele, mi się to wydawał OP item, ja go straciłem, a to był giga gówniany item, gdzie leciał tam z podstawowego mobka już. Ale załamany byłem. Paweł P. dał na Goliborde 5 zł. Gagri, gagri. Dziękuję, Paweł. W 1992, gdy to w Warszawie otworzono pierwszego w Polsce McDonalda przy skrzyżowaniu ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej. Wydarzenie to było nie tylko zwykłym otwarciem zagranicznej sieciówki, ale przede wszystkim skokiem kulturowym w kierunku Stanów Zjednoczonych, obrośniętych wówczas wyidealizowanym kultem najlepszego państwa na świecie. Inauguracja. W latach 90. to chyba po prostu było najlepsze. Teraz to jest różnie, ale kiedyś Stany rzeczywiście chyba były top, nie? Odbyła się w towarzystwie polityków, dziennikarzy, kroniki filmowej, celebrytów i tysięcy obywateli głodnych nie tylko hamburgera, ale przede wszystkim bycia częścią światowego fenomenu. Dzisiaj sama powiedzieć Gucio, nie wiem co to jest entropia. Politowanie można patrzeć na sceny, gdy przecięcia wstęgi dokonywał ówczesny minister pracy Jacek Kuroń, jednak w latach 90. wyprawa do McDonalda stanowiła... Wiesz, ja za 19 lat witam. McDonald przecina najważniejszy punkt każdej wycieczki szkolnej. Pomimo oferty ograniczonej do zaledwie kilku pozycji, jednak dość wysokich jak na tamte czasy cen, w dniu otwarcia zrealizowano wówczas rekordowe w skali świata 13 300 zamówień, a już kilka miesięcy potem, gdy otwierano Maca w Katowicach, wynik ten został przybity o kolejne 3. W ogóle oglądałem takiego vloga z McDonalda, jak tam ktoś pracuje na zapleczu i to jest genialne. To twórca McDonalda jest geniuszem, co wymyślił. Przecież tam są rzeczy, które tak przyspieszają twoją robotę. Nie dziwię się, że 13 tysięcy zamówień zrobili. Bo tam jest wszystko dostosowane pod taką produkcję popieprzą, że to jest Louis. 300 sztuk. Reforma edukacyjna z 1999 zakładała największą zmianę w polskim systemie szkolnictwa. Widziałem to, ale to żarcie jest tak przetworzone. No tak, ale to inna sprawa, tam wszystko jest chyba mrożone i tylko to odgrzewają, ale jak, tam są specjalne narzędzia, które umożliwiają szybszą produkcję tego wszystkiego, jak tam na przykład ta łyżka, czy jak to nazwać, do nabierania frytek i pieprzania w opakowanie. Chłopie, no przecież to jacyś geniusze wymyślili, geniusze produktywności, tak? Od roku 1938, tworząc pomiędzy szkołą podstawową i średnią 3-letnie gimnazjum. Według założeń gimnazje miały stanowić formę szkoły bardziej autonomicznej w stosunku do programu nauczania i zwiększać możliwości swobodnego rozwoju wieku. Imperium, to muszę sobie zobaczyć. Nastoletnim, tak by lepiej przygotować do następującej po nim szkoły średniej. Ponadto zapowiadano masę różnych zmian usprawniających program nauczania i sprofilowania egzaminów. Jezu, te szkoły, to się nic nie zmieniły, a już nie ma lat 90. końcowych tak, by łatwiej było kierować ścieżką edukacji. W praktyce doskonale... Wszystko, co oglądamy w tym filmiku do tej pory, zmieniło się nie do poznania. Poza w dupę szkołami. XD. Pieprzona w dupę szkoła. To się kiedyś tam coś zmieni? Tam się wygląd nie zmienia, mentalność tych ludzi, tam się nic nie zmienia. Jak to możliwe? Wiem, jak wyglądała swoboda edukacji i odejście od sztywnego programu nauczania, czyli mówi się o tym od dziesięcioleci, a nie zmienia się nic. Wprawdzie dzięki reformie powstało trochę gimnazjów sprofilowanych na dane dziedziny, jak na przykład sportowe, artystyczne czy językowe, no jednak dla zdecydowanej większości uczniów było to po prostu rozbicie 8-letniej podstawówki na dwie osobne szkoły. Reforma była obiektem burzliwych debat przez kilka lat, a nawet doprowadziła do nauczycielskiego strajku okupacyjnego w budynku Ministerstwa Edukacji, co miało miejsce w marcu
Nawet gdzieś się nie zwiedziły, kuzyn mi mówił, że dalej te duże, grube. No tak. Nie, jak ja byłem, ale to parę lat temu w sumie. Nie no, nie pamiętam już kiedy to było. Ale nie no, dużo się te szkoły nie zmieniają, no. 99. Głównymi A zarzutami. nie, przecież wybory były, to one są w szkołach. To od niedawno byłem. No to szkoła to była moja podstawówka. To wygląda tak, jak do niej chodziłem. A minęło już 100 lat około. Wobec reformy było wprowadzenie chaosu do systemu edukacji oraz potencjalny wzrost agresji wśród uczniów, którzy będą chcieli ugruntować swoją nową pozycję w grupie po znalezieniu się w innym otoczeniu. Finalnie reforma skończyła się tak. Czy oni gadają o uczniach w gimnazjum jak dupę o więźniach na spacerniaku jakimś? Że będą gity i... Co jest? Edukacji, co miało miejsce w marcu 99. Głównymi zarzutami wobec reformy było wprowadzenie chaosu do systemu edukacji oraz potencjalny wzrost agresji wśród uczniów, którzy będą chcieli ugruntować swoją nową pozycję w. Czy było tak? Ja tego nie doświadczyłem. Nie wiem jak wy. Pamiętam, że mnie straszyli, że w gimnazjum będą mnie kocić i tak dalej, ale nie doświadczyłem nic takiego. Grupie po znalezieniu się w innym otoczeniu. Finalnie reforma skończyła się tak, że z gimnazjum zrobiono chłopca do bicia i cała wina na patologiczne zachowania młodzieży była zrzucana na te diabelskie gimnazjum, a uczniów takich szkół zaczęto pogardliwie nazywać gimbusami. Od paru lat system edukacji wrócił do schematu nauczania sprzed 99 i sami możecie ocenić, czy jakkolwiek wpłynął on na zachowania młodzieży. To ma znaczenie w ogóle? Family Frost to niemiecka firma zajmująca się obwoźną sprzedażą lodów i mrożonek, która zadebiutowała. Ej, takich świetników już nie ma. Family Czemu? Frost to niemiecka firma zajmująca się. Pamiętam, takie świetniki kiedyś były metalowe. W sumie zniknęły. Czasem są, ale mało, bo teraz jest dużo tych takich plastikowych z kolorowymi tymi. Woźną sprzedażą lodów i mrożonek, która zadebiutowała w naszym kraju w Teraz Amy? 1992, i to właśnie w latach 90. Jakby z kitu. Dziękuję za 5 lat. Na cmentarzach, ano. Cieszyła się największą popularnością. O, Jej sukces Jannik. najpewniej stał za modelem sprzedaży, gdyż taki rodzaj kupowania lodów kojarzył się dzieciakom z amerykańskimi filmami, gdzie częstym motywem była mobilna No lodziarnia ta. jeżdżąca po ulicach, a jak już. Zobacz ten styl tego chłopa, widzisz to? To są czasy prawdziwych stylówek. Wspominałam, były to czasy absolutnego zachwytu wszystkim, co zachodnie. Jednak niestety polska wersja oprócz legendarnej lodyki wydobywającej się z jadącej ciężarówki była o wiele mniej atrakcyjna, bo zamiast lodziarni znanej z filmów była to zwykła ciężarówka z mrożonkami w kartonach, które Polary. wyjmowały się z boku pojazdu. Lody sprzedawane w Family Frost nie. Teraz taki gość przy dzieciach by od razu podejrzenie wzbudził, no. Taki gość, a on rano. Nie należały do żadnych znanych marek, a były to produkty własne i obecne opinie na temat ich smaku są bardzo nierówne. Jedni mówią, że lody. Rzeczywiście on wygląda jak PDF. No, nie pomyślałem o tym. Ale racja, muszę się przestać tak To ubierać. były przepyszne, a inni uważali, że ich smak był bardzo kiepskiej jakości. Ponadto firma miała nietypową taktykę sprzedaży lodów, gdyż nie dało się ich kupować na sztuki, a były dostępne wyłącznie w dość drogich jak na Zobacz tamte jakie czasy ceny. pakietach zawierających po 10 sztuk albo i więcej, a oprócz lodów oferta zawierała także różne dania gotowe i warzywa. Dokładnych informacji o działalności Family Frost jest w sieci bardzo mało i ciężko oszacować, gdzie konkretnie jeździły ich pojazdy, w jakich latach i z jaką regularnością. Podobno gdzieś w Polsce nadal się pojawiają takie ciężarówki, ale mają mieć one różne oferty i różnych właścicieli i nie są to w 100% pewne informacje. Patrząc na Family Frost z perspektywy czasu, można śmiało Ta ocenić, że dzieci z domku bardzo źle się wybiegają. zestarzało. W latach 90., gdzie się widlo mieszkało w Rok Polsce. 1994 zaowocował pierwszym polskim występem na konkursie piosenki Eurowizji. Jednocześnie występ ten stał się największym sukcesem w dotychczasowej historii naszych występów, zajmując drugie miejsce. Edyta Górniak To jest top zaprezentowała na miejsce, festiwalu. a to węgiel i tak dalej brzmiały top 1. Utwór To nie ja, który jak się po latach okazało stał się piosenką drugiego wyboru, bo pierwotnie miała zagrać zupełnie inny kawałek, ale się na niego nie zgodziła, gdyż uznała, że jakoś go nie czuje. Występ 21-letniej wokalistki zaowocował jej gigantycznym sukcesem na skalę wręcz międzynarodową i po bardzo wysokim wyniku w konkursie jej piosenka przez jakiś czas była grana Kidsach? na stacjach radiowych w różnych częściach świata, a wydana wkrótce później debiutancka płyta sprzedała się nawet w dalekiej Azji, okrywając się poczwórną platyną. Często poruszanym wówczas Co? motywem była sukienka wokalistki zakupiona w Hongkongu za kwotę ówczesnych 30 milionów złotych, czyli na obecne jakieś 3000, co było wtedy kwotą niebagatelnie wysoką. Wokół piosenki powstał podczas. Ale się to zmieniło, co? 3000 za sukienkę, a teraz tak, Lewandowski dopiero jak ma zegarek za ile? Za milion to wzbudza. Ale dobrze, dobrze, że idzie w tą stronę, że ludzie już tak nie plują. Może kiedyś przestaniemy gadać, że sąsiad ukradł.
Pojawił się także mały skandal, gdy to wokalista z Izraela, Yoni Nomeri, oskarżył autorów utworu o plagiat tego kawałka Amen in Love, jednak oficjalnie plagiatu nigdy nie udowodniono. Wypada także wspomnieć, że Edyta była o krok od dyskwalifikacji z udziału w finale podczas próbnego występu dla jurorów, bo zaśpiewała tam fragment piosenki po angielsku, co wówczas ona ma 300 lat, no. I artyści mogli wykonywać utwory wyłącznie w swoim ojczystym języku. Pan do dyskwalifikacji ostatecznie jednak nie doszło dzięki interwencji ambasadora Polski w Irlandii. Otwarcie pierwszej linii metra, właściwie tej jedynej, pierwszego fragmentu w roku 1995, to jedno z największych transportowych wydarzeń nie tylko na skalę Warszawy, ale i Polski. Była to jednocześnie niezwykle rozwleczona w czasie inwestycja, gdyż pierwsze prace nad budową podziemia. A wiecie, że w Łodzi robią metro w mieście Łódź? No way. Myślisz, że powstanie naprawdę, czy to przekręt? Rozpoczęły się już w latach 50. i miały wzorować się na moskiewskim metrze, tworząc bardzo głęboko położone stacje, tak by mogły pełnić funkcję schronów na wypadek wojny. Wtedy jednak inwestycje... Czyli oni już wtedy przewidzieli scenariusz metro, tej książki i gry. Z braku środków i milczano o niej aż do lat 80. Chcieli, żeby tak było. Uroczystość otwarcia metro obfitowała w wiele znanych twarzy ze świata polityki, show biznesu i kościoła, a także tysiące mieszkańców z różnych części Polski, którzy przybyliby się przejechać pierwszą w Polsce linią metra. Ze sporym zaskoczeniem zdarzali się podróżni na krańcowej stacji Kabaty, która wówczas znajdowała się pośród niczego. Inwestycje w Polsce, jeżeli chodzi o rząd. Podróżni na krańcowej stacji Kabaty. Gdzie możesz sobie pojechać na pole? To jest jak w tym filmie, że las pojechał z tym reżyserem pokazać mu las. Wiem, że wy nie wiecie, o czym ja pieprzę, o filmach z lat 70., ale ja mam to w dupie, bo ja lubię stare filmy i luj. Która wówczas znajdowała się pośród niczego, co jednak szybko się zmieniło, zmieniając obecny krajobraz tego miejsca nie do poznania. Pierwotnie pociągi składały się z zaledwie 3 wagonów, czyli połowę tego, co dzisiaj. Wiesz, że w Szczecinie miał być największy port w Europie, a do teraz jest martwy, nieużyteczny, ta? A wiesz, że w Łodzi powstał wielki dworzec i tak samo skończył? Były to awaryjne i hałaśliwe rosyjskie składy, których 10 podarowano jeszcze za czasów PRL. Tak, nic świeższego się nazywa, no. To prawda. Ten film ma taki tytuł. Lub w ramach tak zwanej bratniej pomocy, a reszta została skupiona Pazurem, na zakupówkę, no, jak mówi anegdota, Marcin część Konradę pokrywano w ziemniakach. I chociaż niedługo minie 30 lat od tego wydarzenia, to na dzień dzisiejszy w Warszawie dostępne są dopiero 2 linie, z czego druga jest niepełna, a w innych miastach jak Kraków czy Łódź przewijają się co jakiś czas dyskusje o budowie metra, jednak... W Łodzi budują. Póki co znajdują się tam tylko jego substytuty, a na stworzenie pełnoprawnej nie, sieci budują, metra potrzebne będzie zapewne wiele lat, o ile w ogóle do tego kiedykolwiek dojdzie. Ty, chyba że nie zaczęli, tylko zostałem oszukany. Wspominałem w wątku o hiperinflacji, że jednym z elementów jej przeciwdziałania był tak zwany plan Balcerowicza, który zasługuje na osobną uwagę. Ty, w latach 90. fryzura na ukrycie zakoli już była? Jak to możliwe? Gdyż w latach 90. był bardzo ważnym i kontrowersyjnym tematem, który do dziś budzi spore emocje. Nazwa tego planu pochodzi od ówczesnego... Przecież w latach 90. mieli w dupie zakola, czemu on je ukrywał? Ministra finansów Leszka Balcerowicza, który postawił sobie za główne zadanie radykalną zmianę gospodarki z dotychczasowo centralnie planowanej na czysto kapitalistyczną i wolnorynkową. Kontrowersje wokół tego planu wynikają... Boże, takie koszyki, też ich już nie ma. Pamiętam metalowe koszyki. Balcerowicza, i takie do ręki koszyki mam na myśli, nie wózki. Który postawił sobie za główne zadanie radykalną zmianę gospodarki z dotychczasowo centralnie planowanej. Nie ma, tańsze są plastikowe na czysto kapitalistyczną i wolnorynkową. Ale takie koszyki, no... Kontrowersje wokół tego planu wynikają głównie z tego, że z jednej strony... Lewiatanie u ciebie są? Z strony uspokoił on hiperinflację i poprawił polską gospodarkę, zapewniając przy okazji wielu osobom niepowtarzalną szansę na szybkie wzbogacenie się dzięki własnym biznesom, ale z drugiej strony wygenerował on bardzo wysokie bezrobocie, sięgające w niektórych miejscach nawet po 20-30%, co było pokłosiem zamknięcia wielu nierentownych państwowych fabryk, które do tej pory dawały ludziom zatrudnienie. No ale to jest bez sensu, no bo te w tych fabrykach w komunie, no to przecież było to powiedzenie, czy się stoi, czy się leży, nie? 7 do jednej łopaty i żeby tylko bezrobocie nie było za komuny. To nie dziwne, że po zmianie komuny na wolny rynek, a tak było. To jest po prostu normalne. To nie jest wada tego, że przeszliśmy na wolny rynek, tylko to po prostu była rzecz, która oczywista była, że będzie. I nie dało się chyba z tym nic zrobić, bo co? To by rząd musiał ludziom tym płacić,
których nie chcieli zatrudnić prywatni ludzie, a w tamtych czasach przecież to właśnie prywatni mieli wszystko robić, bo to było po transformacji, później się to znowu zmieniało i to teraz. Nie, nie, przecież rząd spowodowało dużo to, wydaje. Że w PGR-owskich wioskach i miasteczkach opierających się na jednym wielkim państwu... Ekspert ekonomii. A co, ty masz lepsze zdanie, bo twój stary zapieprzał przy łopacie z 20 kolegami, a jeden kopał, ten co pewnie akurat w robocie nie był. Co ty pieprzysz? Zdenerwowałeś mnie teraz, pobiję cię w GTA. Tak jak twój stary za komuny bił ludzi pewnie w ZOMO. Przepraszam, poniosło mnie. Oglądajmy dalej. W tym zakładzie pracy zapanowała duża bieda i bezrobocie, co w Polsce... Żartuję, on nie bił ludzi w ZOMO, bo przecież on był tym przy łopacie, co go nie było w robocie i 20 stało dookoła i paliło pety. Z brakiem perspektyw doprowadziło do rozwoju wielu patologii i przestępczości. Popularne wówczas wśród osób poszkodowanych przez nagłe zmiany stało się hasło Balcerowicz. No przepraszam, ale no coś miał. Ej, co miało być innego? Wyobraź sobie, że większość ludzi było niepotrzebnych w tych gównianych fabrykach. No to co, kto ich miał zatrudnić? Musi odejść, a o skali rozwoju indywidualnego biznesu może świadczyć to, że na wielu popularnych dzisiaj produktach znajdziemy datę założenia firmy oscylującą w początkach lat 90. Ciemną stroną planu jest jednak to, że wiele państwowych firm było odkupowanych za cenę poniżej ich wartości, co było częstym zjawiskiem przy ogromnej korupcji, jaka wtedy panowała, a nowo bogatcy Polacy często stawali się Januszami biznesu, którzy z racji na ogromne bezrobocie mogli bezkarnie wykorzystywać... Znaczy nie, że widzów nie lubię, tylko tych, no wiesz... Ja mieszkam na takim post PGR za dupy, prowadzę gospodarstwo rolne, to było rel, wóda, pety i w robocie łopaty podpierać. Ale to ty wtedy pracowałeś serio, czy słyszałeś opowieści? Pracowników. Pytanie, czy dało się to zrobić inaczej i lepiej, do dziś jest kwestią sporną i ja stanowiska nie zajmę, bo się nie znam aż tak dobrze na ekonomii. No właśnie, zajmę stanowisko, mimo że też się nie znam, bo jestem Polakiem i mam prawo, znaczy się nie mam prawo, muszę to powiedzieć, bo jestem Polakiem i 3 grosze muszę dołożyć, tak? W każdej dyskusji. Nie dało się lepiej. Pieprz się. Ekonomii. Nie, no serio, dało się lepiej, jak myślicie, bo jestem ciekawy, czy ktoś coś napisze na czacie, kto się zna w tym temacie, chętnie przeczytam. Ale się zastanawiam, czy dało się. No bo to rząd by musiał zmusić do zatrudnienia prywatne firmy, a żeby to zrobić, musieliby dopłacić chyba. Piosenka? Nie, na razie nie patrzę, ale dzięki za piosenkę dla mnie. Później zobaczę, dobra? Idea wypożyczalni VHS była obecna w latach 80., ale była to bardzo mała sieć państwowych placówek. Dzięki intro. Siema dziadek, dobrze? Wydane 20% Mikołaj na Prime? Aha, czemu zmieniłeś dzięki intro? Dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję za 8 lat. Miałem złotą kartę w wypożyczalni. Zaraz ci napiszę, jak można to lepiej zrobić, nerd. Taką ubogiej ofercie filmów, głównie z krajów bloku komunistycznego. Uwolnienie rynku w kolejnej dekadzie przyniosło rynkowi kaset VHS żyłe złota. Zobacz to, Batman, ten stary. O chłopie. I człowiek posiadający trochę grosza na otworzenie swojej wypożyczalni stawał się lokalnym bohaterem, z którym każdy chciał się przyjaźnić. Netflix lat 90. szybko stał się jednym z ulubionych miejsc dla Polaków. Ej, to jeszcze istniało do niedawna? Ty, serio? Ktoś z tego jeszcze korzystał? Zapewniając dostęp do niezliczonej ilości filmowych hitów z całego świata i dając możliwość oglądania wielu pozycji, zamiast kupowania drogich jak na tamte czasy pojedynczych kaset. O kurde. Ciekawe. Pamiętam te wypożyczalnie ogólnie. VHS-y też były, ale to bardziej już taki przeżyty, ja pamiętam. Że już płyty były i dało się płyty wypożyczać. VHS-y były na świetlicach i tak dalej, odtwarzacze wideo, już takie to już było stare już wtedy. Ja jeszcze pamiętam, że to już wtedy stare było, rozumiesz? Pamiętam, miałem pierwsze DVD w ogóle, też jakoś pirackie DVD, taka sraka, że to nie wszystko dobrze działało, ale to były czasy, dało się film włączyć, chłopie. Netflix w domu, mamy Netflix w domu i Netflix w domu, pirackie DVD, co nie wszystko dobrze czytało, ale dało się obejrzeć, no. Kaset VHS. Skoro mowa o kinach, to popularność wypożyczalni przyczyniła się do dość sporego ich kryzysu, a co za tym idzie gorszej kondycji finansowej Pamiętam polskiej kinematografii. Pamiętam wędrówki, no, z dinozaurami. No, no, no.
książki, gdyż po co płacić za jeden film, skoro w tej samej cenie można było wypożyczyć kilka kaset. Złotą zasadą wypożyczalni było przewijanie kasety do początku, a za niewykonanie tej czynności groziły kary od wypożyczalni. Teoretycznie zabronione było także przegrywanie kaset na puste nośniki, gdyż uszkadzało to taśmę, jednak wiele osób nic sobie z tego nie robiło, opychając potem przetyrane VHS-y na bazarach. Oczywiście nie lekko. Ej, ja kiedyś handlowałem filmami w szkole. Na DVD, w podstawówce. I parę sprzedałem, pamiętam. Ale to było porypane. Bo miałem taką niepełnosprawną znajomą, kiedyś o niej opowiadałem. I ona nie miała jak zarobić. I powiedziała mi, że ona ogarnia torrenty. I ona będzie pobierać na DVD. A ja się popytam w szkole, czy ktoś chce kupić, nie? No i sprzedaliśmy kilka tylko i to w sumie tak i tak gówniano szło, bo dużo ludzi niby powiedziało, jaki chce film i tak dalej, a później nie chcieli tego ostatecznie kupić. Tam może kilka tylko poszło. Jak złodziej, to były lata bez praw autorskich, rel? Legalnie i nawet wyłamanie zaślepki nic nie dawało, bo zwykła taśma klejąca pozwalała na nieskrępowane tak kopiowanie nie treści. Co? Wypożyczalnie przyczyniły się także do wielu rumieńców na twarzach nastolatków, którzy po kryjomu zakradali się za tak zwaną czerwoną zasłonkę, gdzie znajdowały się filmy od 18 lat, które właściciele wypożyczalni wspominają jako jedne z najczęściej wybieranych pozycji. Rambo był? Lata 90. to czasy pierwszych telefonów komórkowych, które uchodziły jednak szczególnie w pierwszych latach ich istnienia za dobro luksusowe i były one dostępne wyłącznie dla najbogatszych osób. Cegłę. W końcówce lat 90. zaczęło się to powoli zmieniać i chociaż ceny połączeń jakichś samych telefonów nadal były dość zabójcze dla portfeli uboższych obywateli, tak istniało jedno światełko w tunelu, które stało się także jednym z symboli ówczesnej telekomunikacji. Sieci komórkowe Centertel i Era, które obecnie znamy jako Orange i T-Mobile, włączyły w 97. dla swoich abonentów niezwykle atrakcyjną opcję 5 pierwszych sekund połączenia za darmo. Oficjalne powody miały być udogodnienie. Było coś takiego, pamiętam. I jak ludzie handlowali pirackimi grami na rynkach, to było tak, że tylko ten dzwonił, mówił tytuł i się rozłączał, no. Żeby nie nabić. Ale to dużo ludzi tak robiło, że tylko impuls puszczali. Żeby tego, no, porypane. Ale zobacz, jak ludzie abuzują. Wszystko, co się da, to ludzkość zabiuzuje, rel? Nie dla rozmówcy, by mógł upewnić się, czy połączył się z właściwą osobą i nie pomylił numeru telefonu. Jednak praktyka zrobiła swoje, tworząc z usługi niezwykle abstrakcyjną dziś serię bardzo krótkich telefonów. Polegało to na tym, że gdy chciał się z kimś porozmawiać, to wykonywano połączenie, w którym bardzo szybko wypowiadano zdanie i się rozłączano, a potem odbiorca wykonywał telefon zwrotny, również posługując się 5-sekundowym słowotokiem. I w ten sposób dziesiątkami takich mini połączeń potrafiono prowadzić całe długie dyskusje. Największym dramatem było przekroczenie... To jakbyś pisał na Messengerze trochę, nie? Po wiadomości się pisało. Pierwszy Messenger. Po czasu, gdyż nie istniało wówczas naliczenie proporcjonalne do czasu rozmowy, tak jak to ma miejsce obecnie, no a tak, zamiast tego szósta sekunda połączenia nabiła opłatę za pełną minutę, co wtedy potrafiło kosztować nawet kilka złotych. Podobnie rzecz miała się z SMS-ami, gdzie zamiast 5 sekund obowiązywały limity znaków, które wprawdzie są z nami do dzisiaj, jednak obecne ceny SMS-a nijak mają się do tych z lat 90. Pisano więc słowa skrótami bez używania polskich znaków, co często wymagało sporych umiejętności dedukcji, by rozszyfrować ciąg wyrazów ograniczonych do pojedynczych sylab. Koncert Michaela Jacksona można śmiało uznać za najważniejszy w historii Polski występ zagranicznego artysty, bo żadne inne wydarzenie tego typu nie zgromadziło tak ogromnej uwagi mediów i społeczeństwa. Oglądałem taki filmik na tym Ciekawe Historie, taki kanał o Jacksonie. To Boże, ty, chyba nie ma do dziś postaci, która byłaby tak legendarna za życia. Przecież ten człowiek był po prostu, to jakby nie był człowiek. Ludzie myśleli o nim. Ja nie wiem, jak jakiś Bóg to był, jak jakiś super bohater z Avengersów. To jest niemożliwe, że ktoś taki chodził wśród ludzi, a to był zwykły człowiek. Ale jednocześnie no takie wzbudzał emocje, że to jest... 20 września 1996... Taki mit stworzył wokół siebie, no to jest niesamowite. Z tego roku wystąpił on po raz pierwszy na terenie naszego kraju. Jego przybycie ściągnęło ogromne tłumy fanów z całej Polski, no, którzy towarzyszyli mu przez cały pobyt w stolicy. Jego wizyta nie ograniczyła się jednak jedynie do koncertu, a zwiedził także starówkę, odwiedzał sklepy z zabawkami i płytami, rozmawiał w Pałacu Prezydenckim z Aleksandrem Kwaśniewskim i wybrał się z jego żoną do domu dziecka, gdzie rozdawał podopiecznym liczne prezenty. Było to coś więcej... Wyobrażę sobie, że ten, no... No, porypane. Siedzisz sobie, a tu Michael Jackson wchodzi. Co robisz?
więcej niż zwykły koncert, bo najważniejsza w tej wizycie była przede wszystkim rola społecznego awansu Polski, jako kraju, do którego mogą przyjeżdżać gwiazdy największego formatu. Na koncercie Króla Popu stawiło się oficjalnie 100 tysięcy osób, jednak realna liczba była większa, gdyż sporo osób sforsowało ogrodzenie, wchodząc bez biletu. Brakuje nam czegoś rozrywkowego. Zobacz, twoja postać w cutscence, ty, bo skille mają dobre te itemy, rozumiesz, staty dobra. Dla dzieci, dla dorosłych, tam gdzie mogliby się wspólnie bawić, spędzać czas, to się nazywa teraz parkiem tematycznym. Warto przy okazji zwrócić uwagę na spotkanie Jacksona z prezydentem Warszawy Marcinem Święcickim, gdyż podczas niego Jackson zadeklarował, że chciałby wybudować w Warszawie gigantyczny park rozrywki na światową skalę i nawet rok później podczas biznesowej wizyty Michaela doszło do podpisania listu intencyjnego. Według słów wokalisty taka decyzja była spowodowana jego zachwytem naszym krajem, który uznał za jeden z najciekawszych, jakie odwiedził, i chciał on przywrócić Polsce należne jej miejsce na mapie świata. Jednak przez różne urzędnicze zawiłości nie udało się finalnie dojść do porozumienia w sprawie gruntów, a nawet gdyby się to udało, to i tak nie dawało by to pewności, że takowy park powstanie, bo Jackson obiecywał stworzenie takich atrakcji w różnych krajach, co finalnie często nie dochodziło do skutku. Wspominałem już o reformach gospodarczych i społecznych, które w pierwszych latach po upadku PRL-u powodowały wysokie bezrobocie i chaos w nowo budowanych służbach mundurowych, co naturalnie powodowało zwiększone zainteresowanie przestępczością. Na Podlasiu był ducha puszczy mu dali, ta? Dlatego wyzionął ducha. Zdesperowanych obywateli. Na fali 90'sowego bałaganu wyrosła tak zwana mafia pruszkowska, czyli zorganizowana grupa przestępcza kierowana przez bossów o szeroko znanych pseudonimach jak Pershing, Wańka, Słowik czy Bolo. Działalność mafii, która zaczynała od przemytu spirytusu i papierosów, szybko rozrosła się do spektakularnych napadów, wyłudzania haraczy od przedsiębiorców, korupcji urzędniczych i politycznych oraz zabójstwa na zlecenie. Nowo powstała policja z brakami kadrowymi i sprzętowymi kompletnie nie radziła sobie z dynamicznym rozwojem bogatej i uzbrojonej mafii, a brutalne porachunki na ulicach polskich miast były ponuro codziennością tamtych czasów. Mafia pruszkowska, choć najbardziej chyba najgorsza rzecz lat 90. tego typu, gdyż napięta sytuacja w Polsce sprzyjała powstawaniu niestety kolejnych mafii, z których największym wrogiem stała się... Zara, powiesz tak, nie, no bezrobocie gorsze, ale nie, nie. Tu mogłeś umrzeć, zastrzelił cię jakiś typ na ulicy i nic mu nie mogli zrobić. Pruszkowa, tworząca się po drugiej stronie... Albo nawet jak twój stary miał już robotę, to mu przychodzili i połamali rękę, bo jego szef nie chciał płacić haraczu. Wołomińska. Członków niższego szczebla odpowiedzialnych za brudną robotę nazywano żołnierzami i werbowani byli oni głównie spośród patologicznych... Ej, znam tego mema. ...młodzieży pozbawionej pracy i perspektyw, dla których uczestnictwo w strukturach mafii stanowiło szybki sposób na wzbogacenie i uzyskanie pewnego rodzaju szacunku wśród innych. Istnienie gangu pruszkowskiego było zagrożeniem nie tylko dla władz i budżetu państwa, ale także dla zwykłych obywateli, którzy mieli bardzo utrudnione warunki prowadzenia swojego biznesu, gdyż szybko zwracali tym na siebie uwagę smutnych panów, którzy wpadali z wizytą, by zaproponować tak zwaną ochronę, czyli zwykły haracz, a konsekwencje odmowy potrafił skutkować nie tylko pobiciem lub zdemolowaniem lokalu, ale w skrajnych przypadkach porwaniami bliskich lub pozbawieniem życia. W wyniku wzajemnych porachunków między mafiami, które się kończyły spektakularnymi egzekucjami wysoko postawionych postaci oraz dzięki rozwojowi struktur policji, z końcówką lat 90. mafia pruszkowska zaczęła tracić na swojej sile, by finalny cios otrzymać w roku 2000, gdy uchodzący obecnie za swojego rodzaju celebrytę, świadek koronny o pseudonimie Massa, wydał policji wielu wysoko postawionych członków, by ratować swoją skórę. Wprawdzie w okresie PRL-u istniały w większych miastach supermarkety, takie jak chociażby Super Sam, jednak to w latach 90. Super Sam! Ten market jeszcze w ogóle istnieje, tylko ma takie małe sklepy i tam dość drogo w sumie jest. Ale on chyba był kiedyś duży i potem upadł, nie? Do nagłego wzrostu ilości sklepów tego typu. Obecnie większość z nich jest tylko wspomnieniem, jak Billa, Rema czy Hit, ale niektóre zachowały się aż do dziś, czego najlepszym przykładem jest Biedronka. Ale są nadal takie sklepy, Billa, Rema, czy... które wyglądają w ten sposób, że wchodzisz do tego sklepu i to wygląda, jakby się w czasie przeniósł. Ciekawe to jest, że nadal istnieją takie sklepy. No, ale to już są takie małe, pojedyncze, to nie są sieci w sumie. Hit, ale niektóre zachowały się aż do dziś, czego najlepszym przykładem jest Biedronka, dzierżąca nieustannie pozycję jednego z liderów branży. Dzisiaj otwarcie nowego supermarketu nie jest dla nikogo zbyt istotnym wydarzeniem, tak, jednak w latach 90. szczególnie w małych miastach było to ogromnym wydarzeniem dla lokalnej społeczności, która po raz pierwszy otrzymała możliwość nieskrępowanego przemierzania sklepów z blaszanym wózkiem i wybierania niesamowicie bogatej i barwnej oferty produktów w porównaniu do tego... Kurde, ale to musiało być straszne w latach 90., że ledwo się komuna skończyła, nie? I da się kupić wszystko, ale jednocześnie jest taka wielka bieda, że cię na nic nie stać. Szedłeś do sklepu i było wszystko na półkach w końcu, ale cię na nic w dupę nie stać. Straszne w dupę, straszne czasy.
W sensie, no w dobrą stronę zmierzało, ale no ci ludzie musieli przetrwać, żebyśmy my mieli dużo lepiej. Tego, co było dostępne w PRL-u. Niska cena oraz duży wybór doprowadziły do wielkiej rewolucji handlowej i procesu masowego upadku drobnych sklepów spożywczych, które nijak mogły konkurować z... Ja pierdzielę, jakie czasy. Teraz to już księdza kontrowersyjnie byłoby wezwać, żeby ochrzcił sklep. Ale tam wtedy... Z wielkimi molochami. Zaraz po charakterystycznym komunie. Punktem dla supermarketów lat 90. były tak zwane wrotkargi, czyli pracownice przymierzające sklepy na wrotkach, by pomagać klientom w znajdowaniu towarów, układały produkty na półkach i odstawiały wózki na miejsce. Oprócz wielkiego zachwytu, sklepy tego typu spotykały się również z krytyką bardziej konserwatywnych środowisk, twierdzących, że supermarkety niszczą lokalny rynek i zalewają Polskę importowanymi produktami pełnymi chemii i konserwantów. No to ale by ocet kupić dupę i tego, i wódkę. Że ówczesne produkty, szczególnie marek własnych, były o wiele niższe kości niż te obecne i mało kto się przejmował chorymi ilościami cukru, dziwnych dodatków i oleju palmowego. Zwracano także uwagę na przesadne... W tamtych czasach to chyba też o oleju palmowym nie było tak jak teraz. W dzisiejszych się nie mówiło. To chyba ciężko powiedzieć, żeby ktoś na to tak uwagę zwracał. Pewnie byli jacyś ludzie, jakieś ciche głosy, że to jest niezdrowe i tak dalej. Lepiej tego nie używać. Konsumpcjonizm i fakt, że ludzie zachłyśnięci przepychem panującym w marketach kupowali zbyt dużo niepotrzebnych produktów, które potem lądowały przeterminowane w koszu na śmieci. Jednak mimo tych wad nie da się ukryć, że markety stały się świetną opcją na tanie i wygodne zakupy oraz za ich sprawą do Polski weszło wiele legendarnych produktów, które wcześniej były dostępne wyłącznie dzięki tzw. cioci z USA przesyłającej w świątecznej paczce. Obok supermarketów popularność zaczęły zdobywać także galerie handlowe, kumulujące w jednym miejscu dużą ilość zagranicznych sieciówek, a wizyta w takich przybytkach dawała pewne poczucie prestiżu oraz nowoczesności. I nawet osoby o ubogich portfelach masowo przybywały do galerii, by chociaż... Ty, ja teraz pamiętam, ostatnio z kolegą tak gadałem o tym i w sumie o tym też gada tutaj w filmie, że kiedyś pamiętam było, że starsi ludzie się dziwili młodym, że chodzą do galerii i tak dalej pochodzić, nie? Albo na wagary, albo po szkole. Tak po prostu połazić, nic nie kupować, nic nie robić, bo cię nie stać. Po prostu chodzić, spędzać tam czas. Ale tak, jak to szybko umarło, to dziwienie się, że w dzisiejszych czasach jest tam masa ludzi. Kiedy ma wolne, idzie do galerii spędzać tam czas. I nie musi nawet dużo wydać, czy tam zjeść coś na szybko. I po prostu spędzić czas na oglądaniu rzeczy. No. Świat się tak zmienia szybko. Tory panem. Z witryny nieznane wcześniej. No nawet starzy ludzie teraz chodzą, ale ja pamiętam te czasy, jak właśnie starzy ludzie tak cisnęli młodych. Po co chodzisz do tej galerii? Nie możesz się do lasu pójść pochodzić, do parku? A teraz sami chodzą i wszyscy w sumie chodzą. W mojej firmie na otwarcie parkingu był ksiądz i święcił 2 miesiące temu. No pewnie miejsce dla tego, dla prezesa święcił. Produkty. Na parkingu. Jak już wspominałem o mafii pruszkowskiej, to nie wypada zapomnieć także o innym poważnym problemie społecznym, jakim w latach 90. byli pseudokibice. Wprawdzie ta subkultura istnieje do dziś, jednak w porównaniu do tamtych czasów jest o wiele łagodniejsza. Bezradność policji i przestarzałe konstrukcje stadionów powodowały, że wielkie rozruby na stadionach i wokół nich były przypadłością większości meczów nie tylko ligowych, ale co dzisiaj nie do pomyślenia, także reprezentacyjnych. Dzisiaj spotkania reprezentacji kojarzą się z piknikowymi kibicami, jednak w latach 90. nawet one były okazją do wywieszania klubowych barw i wszczynania zadym, a do najsłynniejszy z nich doszło podczas meczu Polski z Anglią na Stadionie Śląskim w roku 1993. Taka okazja dla polskich kiboli była nie do przegapienia, gdyż mieli okazję zmierzyć się nie tylko z obrośniętymi legendami angielskimi huliganami, ale także pomiędzy sobą, by podkreślić dominację swojego klubu na kibicowskiej mapie Polski. Sama policja, co wypada wspomnieć, również nie była wtedy bez winy, bo formacja nadal pełna byłych milicjantów nie do końca radziła sobie z cywilizowanym tłumieniem zamieszek i wymachiwali pałkami, tłukąc także niewinne osoby znajdujące się w pobliżu zadymy. Awantura panująca na stadionie spotkała się z dużą uwagą nie tylko polskich, ale i międzynarodowych mediów, a wydarzenia z trybun stały się powodem zamknięcia przez FIFA Stadionu Śląskiego do czasu właśnie zostanie zmodernizowane. Oprócz wielu ran... Reklamy w Defenderze się skończyły, nie da się oglądać. Zablokowali mi konto. Skam. Chyba wyłączą ten program na razie, innych osób spotkanie okryło się także jedną ofiarą śmiertelną, którą był kibic Pogoni Szczecin zaatakowany nożem przez kibiców Krakowi. I prawdę mówiąc, przy skali takiej zadymy to i tak... Nie dostałem bana, ale nie ma reklam. Tylko jedna osoba. Skończyłem go. Była, pamiętam, afera w ogóle z tymi kibolami. Oglądałem taki dokument na YouTubie, że jakieś dziecko zabił milicjant. Znaczy były milicjant, a później policjant. Nie wiem, czy wy to widzieliście. Za nic w sumie, bo był na meczu ten dzieciak. I stał najbliżej i po prostu go spałował.
porypana sytuacja. I typ w sumie cały czas gadał, że no, był tylko na służbie. A tam potem mu wyciągnęli, że on w ZOMO był i tak dalej. Porypane w dupę. To No i i właśnie tak. takie są problemy, nie? Że niby się zmieniła nazwa z milicji na policję, a nadal ci sami ludzie. Cud, że zginęła tylko jedna osoba. O ile częściowo wolne wybory w Ale racja, cud, 89 że tylko stanowiły wyraz jedna jedności osoba. oporu wobec komunizmu i w miarę jednogłośnie przegłosowano posłów Solidarności, tak odbywające się 2 lata później w Nie, pełni wolne teraz to wybory oglądałem. przyniosły niezwykle barwny Sejm z racji zasad Był przydzielania miejsc wywiad w z nim w Sejmie. Próg więzieniu, wyborczy no. wówczas nie istniał, co doprowadziło do Sejmu składającego się z Pasiara. kilkudziesięciu partii, a o skali rozdrobnienia niech świadczy to, że osiągająca najwyższy wynik Unia Demokratyczna miała zaledwie A, racja. 13% mandatów No poselskich. może to Wśród tak oglądałem, no. egzotycznych ugrupowań jak Komitet Wyborczy Prawosławnych, Sojusz Kobiet Przeciw Trudnościom Życia, czy też Związek Podhalan, najbardziej barwna i wyróżniająca się była Polska Partia Przyjaciół Piwa. Zyskała ona w wyborach ponad 3% głosów, plasując się na wysokim 10. miejscu i była to partia satyryczna założona przez Janusza Rewińskiego, czyli filmowego Siarę. Ugrupowanie powstało dzięki komediowemu programowi telewizyjnemu pod tytułem Skauci Piwni, a program wyborczy głosił potrzebę promowania kulturalnego picia piwa zamiast wódki, Czyli co dla jaj wzięli udział w wyborach i zdobyli 3%. miało zlikwidować alkoholizm, a jednym z posłów ramienia tej partii został znany obecnie z telewizyjnych programów Krzysztof Ibisz. Partia wkrótce po wejściu do Sejmu podzieliła się na dwie frakcje o nazwie Małe Piwo i Duże Piwo, ale niestety jej pierwotny potencjał szybko Co wygasł jest? i w 93 PPPP osiągnęło zaledwie 0,1% głosów, A. wylatując na zawsze z polskiej polityki. No, trzeba to przywrócić. Od narodzin powszechnie dostępnej telewizji w O! latach 50. Polacy byli przyzwyczajeni do istnienia dwóch państwowych stacji, TVP1 i TVP2, co Talerze. sprawiło, że początek lat 90. stał się niezwykle chłonnym rynkiem dla nowych kanałów. Jak grzyby po deszczu zaczęły wyrastać lokalne stacje telewizyjne uznawane dzisiaj za pirackie, jednak wówczas nie istniały odpowiednie regulacje, które Co? określałyby dokładnie, co musi spełniać nadawca, by móc wprowadzić swój kanał do emisji. Za pierwszą Ty, czyli ogólnopolską. kiedyś YouTube. Kiedyś telewizja była jak YouTube. Każdy sobie mógł kanał założyć i puszczać co chce. Stacje komercyjne uznały się Polonia 1, która przeżywała swoje złote czasy do momentu wejścia Fajne. odpowiednich ustaw. Stacja rozpoczęła nadawanie 7 marca 1993, początkowo jako sieć telewizji lokalnych, szybko połączony w kanał ogólnopolski, nadawany drogą satelitarną. Polonia 1 wprowadziła do Polski wiele nowych programów, głównie włoską, po samym Wystraszyło. pochodzie inwestor, i odpowiedzialna jest za popularyzację anime, odnoszącą największe sukcesy Czarodziejką z Księżyca. Mimo wysokiej popularności, Polonia 1 przegrała pierwszy przetarg koncesyjny z Polsatem, co do dzisiaj jest przez Fluszed. wiele osób uznawane za decyzję czysto polityczną, poprzez niejasne powiązania prezesa Polsatu Zygmunta Solorza z wysoko postawionymi osobami. Oficjalnym powodem odmowy koncesji był zbyt duży udział kapitału zagranicznego w budżecie stacji. Nadało to w 1994 Polonii 1 status telewizji pirackiej i wkrótce potem zamknięto nadajniki przy wsparciu antyterrorystów, gdyż Polonia 1 nadawała na falach Jezu. wojskowych, co stanowiło zagrożenie dla bezpieczeństwa Co kraju. jest Podobny los spotkał dupa? warszawską stację Top Kanal, uznawaną za sztandarowy przykład telewizji pirackiej, i w przypadku tego kanału sprawa była o wiele Unijny grubsza. Top kanał. Kanal nadawał bowiem filmy z pirackich kaset VHS i dogranych do niej amatorsko lektorem, a Ej, to były filmy typu, jak masz tego, Zalukaj była taka stronka kiedyś. Z pirackimi tymi. Ja to gadam o tym otwarcie, bo już wiesz. Ja tam nie piraciłem, tak? Top Kanal. Znaczy, a może to czy inne filmy były. premiery filmów na tej stacji zdarzały się przez to szybsze od polskiej dystrybucji kinowej. Top Kanal już nigdy się nie odrodził, chociaż na przestrzeni lat pojawiały się takie plany, a Polonia 1, mimo nadawania satelitarnego z Rzymu, Boż. otrzymała gigantyczny cios finansowy spowodowany brakiem ogólnopolskiej. Czat na żywo, SMS? Normalnie? I czatujesz z tą panią? No way. Wróżka Grażyna. Naziemnej koncesji, co doprowadziło do spadku jakości kanału. Już od wielu lat jest to śmieciowa stacja pełna telezakupów i wróżek na telefon. A skoro mowa o telezakupach, to niewątpliwie ważnym zjawiskiem była popularyzacja reklam w polskiej telewizji, które przez brak doświadczenia marketingowego są z perspektywy obecnych czasów bardzo toporne i kiczowate, ale niektóre z nich zestarzały się całkiem nieźle i Kurde. hasła typu Ojciec Prać z Poleny 2000 weszły do kanonu polskiej popkultury. Ogólnie polecam wam wejść w uniwersum reklam nadawanych na kanałach lokalnych, bo ich poziom jakości jest absolutną ucztą dla oka i ucha, a na wspomnianym top kanale wyglądały one w ten sposób. Jezus Mario! Czego tu jest reklama? Narkotyków? Przedsiębiorstwo budowlane, tanio.
Od czasu uregulowania ustaw o prawach emisji zniknął niestety niepowtarzalny urok telewizyjnej rewolucji, wykaszając z rynku masę pirackich stacji telewizyjnych i radiowych, ale popularyzacja dekoderów satelitarnych nie pozwalała się nudzić, przynosząc dziesiątki, jeżeli nie setki kanałów tematycznych. Godnym uwagi wydarzeniem było także wejście pierwszych w Polsce płatnych kanałów Otwierasz typu Canal Plus i HBO, które oferowały kinowe hity, tym razem już w legalnej i licencjonowanej odsłonie, ale musiało minąć trochę czasu, by przyzwyczaić polskich odbiorców do kanałów premium, gdyż początkowo uchodziło to za skandal, że jak to trzeba jeszcze dopłacać za dostęp do kanałów, jak już przecież płaca abonament za kablówkę. Chociaż to płacenie za kablówkę też było w wielu przypadkach dyskusyjne, bo popularne było hakowanie poprzez używanie odpowiednio zmodyfikowanych dekoderów i kart, umożliwiających odbiór sygnału satelitarnego z zakodowanych kanałów, ale to już sprawa na odrębną historię. Motkę dodać? A nie ma jej? A, bo nie ma jej na tym. Dzięki, podobnie jak temat setek nowych programów burzących dotychczasową formę telewizji, a w tym metrze chciałem się skupić głównie nie na konkretnych pozycjach w ramówce, a na samym fakcie wielkiego przełomu w telewizji. O ile zjawisko ogromnego kultu polskiego papieża panowało już w latach 80., to apogeum osiągnęło ono w kolejnej dekadzie, gdyż wtedy nie było bariery w postaci niechętnych kościołowi władz. Zmiana ustroju sprawia, że papieskie pielgrzymki zaczęły być oficjalnie wspierane przez władzę, a najbardziej symbolicznym dniem tego przymierza było wystąpienie na Pawła II w polskim Sejmie, który został w nim przywitany z najwyższymi honorami ze strony niemal każdej partii politycznej. Potęga kościoła w latach 90. została uwieńczona konkordatem, czyli rodzajem umowy pomiędzy Polską a Watykanem, która dała kościołowi i księżom wiele przywilejów podatkowych i statutowych. Takie podejście rządu do postaci papieża oraz katolicyzmu spowodowało wylew szkół, placów, ulic i instytucji nazywanych imieniem Jana Pawła II, a kolejne pomniki, kościoły i młodzieżowe ruchy oazowe wyrastały jak grzyby po deszczu. Mimo iż ruchy antyklerykalne istniały w latach 90., to były one dość marginalne, a jakakolwiek krytyka w stronę papieża spotykała się z ogromnym ostracyzmem. Papież był wówczas nie tylko ważną postacią pod kątem religijnym, ale także popkulturowym, o czym może świadczyć fakt, że utwór Abba Ojcze przez wiele miesięcy kupował listy przebojów końcówki lat 90. Obecnie rola kościoła w społeczeństwie jest znacznie mniejsza, a sam Wojtyła stał się wśród młodzieży częstym obiektem żartów i memów, co w tamtych czasach było absolutnie nie do pomyślenia, bo Jan Paweł II był dla młodych osób idolem oraz autorytetem numer jeden. Kurde. Warstwa druga. Dobra, oglądamy, nie czytamy. Gajgę. Nocna zmiana to tytuł filmu dokumentalnego oraz potoczne określenie na prześledzenie polityczne mające miejsce w 1992 roku. Doprowadziło ono w nocy z 4 na 5 czerwca do upadku mniejszościowego rządu Jana Olszewskiego, który nie dość, że miał spore kłopoty z rządzeniem krajem poprzez wspomniane już wcześniej ogromne rozdrobnienie partii w Sejmie, to był także w ostrym konflikcie z ówczesnym prezydentem Lechem Wałęsą. Niestabilny rząd pierwszej kadencji Sejmu oskarżany było o współpracę z bezpieką komunistyczną, co miało udowodnić lustracja autorstwa Korwina, która miała ujawnić, kto w ławach sejmowych ma coś na sumieniu. Lista ujawniona 4 czerwca zawierała nie tylko nazwiska różnych wysoko postawionych polityków i urzędników, ale także prezydenta Lecha Wałęsy i był to pierwszy szeroko poruszony temat współpracy lidera Solidarności jako tzw. TW Bolek. Wałęsa wprawdzie pierwotnie przyznał się do podpisania kilku dokumentów, które jak to określał nie zawierały niczego szokującego i zdradzającego swoich kolegów, jednak błyskawicznie wycofał się z tej wypowiedzi, zmieniając narrację na to, że dokumenty zawarte w teczkach zostały sfabrykowane. Ogólny chaos spowodowany ujawnieniem PRL dokumentów doprowadził do wotum nieufności dla Sejmu Jana Olszewskiego, a nocne spotkanie w gabinecie Wałęsy, gdzie ustalono skład nowego rządu, przeszło do mowy potocznie jako nocna zmiana lub noc teczek. Sprawa była na tyle nagła i kontrowersyjna, że krążyły nawet plotki o planowanym wojskowym zamachu stanu, jednak skończyło się na zwykłym przegłosowaniu wotum nieufności i stworzeniu krótkotrwałego rządu Waldemara Pawlaka. Wkrótce potem doszło do przyspieszonych wyborów w 93 wygranych przez SLD, co budziło spore kontrowersje z racji dość mocnych powiązań członków tej partii z upadłą 4 lata wcześniej PZPR i do dzisiaj nocna zmiana stanowi głośny punkt sporu między różnymi ugrupowaniami politycznymi. Maszt w Konstantynowie, o którym wspomniałem kiedyś w Iceberg'u o zaginionych miejscach, to wysoki na 646 metrów nadajnik radiowy, który do momentu budowy... Ty ludzie wtedy walczyli z tym, pamiętam, niczym z 5G teraz. Kiedy się oglądałem o tym dokument. Bali się fal radiowych z tego masztu.
zaginionych miejscach to wysoki na 646 metrów nadajnik radiowy. SpaceX Like 2, co to w dupa jest? Który do momentu budowy wieżowca Burj Khalifa stanowił najwyższą budowlę w historii świata. Antena obejmująca swoim zasięgiem tak odległe punkty jak Bliski Wschód, Kazachstan czy nawet wschodnia część USA stanowiła ważną dla rodaków na emigracji łącznej ze swoją ojczyzną. Jednak w roku 1991 doszło do zawalenia się konstrukcji podczas, o ironio, prac konserwacyjnych. Głównym powodem zawalenia obiektu były zaniedbania w stabilnym mocowaniu lin pomocniczych, które miały utrzymywać maszty na czas wymiany odciągów będących już od wielu lat w złym stanie technicznym. Śledztwo obarczyło winą za zaniedbania kierownika ekipy konserwacyjnej i został on skazany na 2 lata więzienia. Wokół wydarzenia pojawiła się dość popularna teoria spiskowa, jakoby zawalenie masztu nadal to tam leży robotów rosyjskich służb specjalnych. Otóż kilkanaście dni po zawaleniu masztu odbył się pucz moskiewski, będący próbą wojskowego zamachu stanu, którego skutkiem miało być obalenie Gorbaczowa na rzecz komunistów, obawiających się rozpadu ZSRR i utraty swoich wpływów. Zamach na maszt miał mieć na celu ograniczenie łączności na terenie Rosji, jednak teoria ta została szybko obalona. Odbudowa masztu nie doszła jednak do skutku z racji na głośne protesty lokalsów, twierdzących, że wydziela on szkodliwe dla zdrowia ludzi i zwierząt promieniowanie, a katastrofę masztu uważali za istny cud Boży. Badania, które nam przedstawiono, nie odpowiadają nam. Bóg złamał maszt. W tych badaniach są takie pytania jak: ile jemy kapusty, ile jemy brukselki, ile jemy kalafiora, ile pijemy wódki, ile palimy papierosów. No tak, no ile się pali, ile się pije, to nie ma znaczenia na choroby. Ta, tu chodzi o maszt. Ten maszt przesyła fale rakotwórcze. Najważniejsze są dla nas badania hormonu tarczycy, teraz kortyzol i między innymi bardzo ważne od dla nas badanie jest przez maszt. Subpopulacja limfocytów. Dzień Wagarowicza to polska tradycja szkolna, która polega na opuszczaniu zajęć lekcyjnych w pierwszy dzień wiosny, co ma symbolizować swego rodzaju manifest wolności i otwarcia sezonu spędzania czasu na świeżym powietrzu. Obecnie ta tradycja dość mocno przymiera i nie jest praktykowana na tak dużą skalę jak w latach 90. W tamtej dekadzie głośnym wydarzeniem były imprezy na warszawskiej Agrykoli, mające zresztą oficjalne przyzwolenie kuratorów. Jak dbam o brodę? Nie myję jej i ona się sama myje, nie? Jakby zupą... Oświaty, które to współpracowało z władzami miasta przy organizacji eventu. Głównym powodem, dla którego władze przyzwalały... To dla ciebie. Nie, myślałem, że ci pokażę coś innego. Kciuka pokazuję, no. Cały na festiwal namawiający do łamania szkolnego obowiązku był tak zwany wentyl bezpieczeństwa, czyli podobna taktyka, jaką stosowały władze PRL-u z Jarocinem. Skoro i tak tłumy ludzi urywają się tego dnia ze szkoły, to lepiej skumulować ich w jednym miejscu, gdzie pod okiem policji i nauczycieli zmniejszą szanse na miejskie rozruby. Zamieszki podczas tak, wagarów mogą wydawać się dziś abstrakcyjne, ale faktycznie takie wydarzenia miały miejsce przed erą koncertów na Agrykoli. Proszę pani, o mało mnie nie stratowali na przystanku tramwajowym, bo w ogóle nie chodzą tramwaje, nie kursują przez to draństwo. Proszę pani, staliśmy na przystanku kilka osób, to jak policja zeszła, to jak się rzucili, to stratowanie było. No tratowanie dosłownie ludzi. Po co ta szkoła ich wypuszcza? Po co robić dzień wiosny, po co robić dzień wagarowicza? Ja im powiedziałam, w waszym wieku myśmy tu walczyli na Starym Mieście, w obozie koncentracyjnym siedziałam. I dzisiaj patrzę na tą młodzież i jestem przerażona, proszę pani. Jak się dziewczęta zachowywały, jakie wyrazy w ogóle ta młodzież, jakie wyrazy. Jedni i drudzy zachowują się poniżej krytyki. Widzisz, takie rzeczy właśnie powinni ludzie częściej oglądać, bo to pokazuje, że historia po prostu ciągle zatacza koło. Ludzie ciągle gadają to samo, niezależnie od czasów. Rozumiesz? To jest, wydaje mi się, najkrótsze określenie tej sytuacji. Festiwale spotykały się jednak ze sporą krytyką ze strony części społeczeństwa, twierdzący, że jest to przyzwolenie na wagary i dochodzi tam do pijaństwa, narkomanii i awantur, co akurat trzeba przyznać miało na Agrykoli miejsce, dając policji pełne ręce roboty. Po kilku edycjach władze miejskie stały się niechętne organizacji wydarzeń przynoszących im sporo złego PR-u i zrezygnowano z oficjalnych obchodów na Agrykoli, zabijając tym ważną część szkolnej popkultury. Pozostając w temacie młodzieżowych wydarzeń, nie wypada zapomnieć o Światowych Dniach Młodzieży, będących pomysłem Jana Pawła II na wielki chrześcijański festiwal. W naszym kraju odbyły się dwa tego typu wydarzenia. W roku 1991... Dzięki Flapce 24 lata, witam.
Piotrkowie oraz w 2016 w Krakowie, ale skupię się na tych pierwszych, bo to one wchodzą w tematykę tego jak filmu. Jak 2 lata, obchody 24 lata. Obchody w Częstochowie 1,5 miliona wiernych, a wydarzenie z racji na słabą sytuację gospodarczą Polski tuż po wyjściu z komunizmu było robione dość spontanicznie, bazując bardzo mocno na dobrowolnym wsparciu lokalnych mieszkańców i przedsiębiorców, a noclegi organizowano w szkołach, remizach i polach namiotowych rozsianych po całym mieście i okolicach. Żeby oddać skalę tłumu, to dodam, że Częstochowa liczyła wówczas około 250 tysięcy mieszkańców, a więc 1/6 frekwencji na wydarzeniu. Festiwal obfitował w liczne koncerty chrześcijańskich zespołów, prezentacje kultur z całego świata i ich sposobu wyznawania wiary oraz gwóźdź programu, czyli przemowy polskiego papieża do zgromadzonych osób. Wydarzenie podsumowano jako wyjątkowo bezpieczne, a policja powiadomiła o zaledwie kilkudziesięciu aktach kradzieży, co przy tak ogromnej frekwencji stanowi znikomy ułamek. Jednak atmosfera organizacji wcale nie była tak spokojna, jak mogłoby się wydawać. Przed festiwalem doszło do podpalenia jasnogórskiej bazyliki i sąsiadującej z nią kaplicy cudownego obrazu, jednak szczęśliwie udało się szybko opanować pożar, ratując bezcenny dla katolików obiekt. Budziło to poważne obawy i teorie o możliwym zamachu podczas wydarzenia, co skutkowało niezwykle silną mobilizacją służb, które przyglądały się uważnie Światowym Dniom Młodzieży. Sporo obawy wyrażano również w temacie zapasów żywności, gdyż już w czasach PRL-u zdarzało się, że coroczne pielgrzymki powodowały spore braki na półkach, a co dopiero mówić o wielokrotnie większej liczbie osób. Jednak dzięki ogromnym pieniądzom włożonym nie tylko przez władze lokalne, krajowe i kościelne, ale także przez zbiórki obywatelskie, udało się dopiąć organizację pierwszego tak wielkiego wydarzenia w pokomunistycznej Polsce. Jan Heweliusz to 17-wieczny naukowiec, wynalazca i przedsiębiorca z Gdańska, jednak to nie o nim będzie tutaj mowa, a o promie nazwanym jego imieniem, którego katastrofa w 93 stała się jedną z największych tragedii lat 90. W nocy z 13 na 14 stycznia prom wyruszył ze Świnoujścia do szwedzkiego miasta Istad. Kilka minut po 3 w nocy Edward Bienek, kapitan okolicznego promu o nazwie Mikołaj Kopernik, otrzymał komunikat od kapitana promu Heweliusz o silnym przechyleniu jednostki i konieczności natychmiastowej ewakuacji pasażerów. Ogromny huragan i sztorm dodatkowo uszkadzał prom, a po osiągnięciu przechyłu o 70 stopni łączność pomiędzy kapitanami została zerwana. Prom Heweliusz, zbudowany w końcówce lat 70. już od dawna cieszył się złą opinią w temacie jego awaryjności, gdyż w swojej 15-letniej historii obrósł aż 28 poważnymi wypadkami, co dawało mu statystykę jednego incydentu na pół roku. Jego naprawy także były dalekie od ideału, gdyż przykładowo po dużym pożarze dziurawy pokład załatano ogromnymi ilościami betonu, co tylko pogorszyło sterowność i tak już trudnego w obsłudze statku. Katastrofy, w której zginęło aż 55 osób, dało się jednak uniknąć, gdyż tuż przed tragicznym rejsem kapitan statku zgłaszał awarię furty i nalegał na rezygnację z wypłynięcia oraz odstawienie promu do portu, jednak naciski z góry zmusiły go do prowizorycznej naprawy. Silne przechylenia burty spowodowały zerwanie mocowań więzionych ciężarówek, przemieszczając się tylko pogorszyły stabilność statku, zatapiając go finalnie w pobliżu wyspy Rugia. Spóźniona akcja ratunkowa spowodowała, że przeżyło zaledwie 9 osób, a spośród 55 ofiar nie wszystkie ciała zostały odnalezione i do dziś spoczywają w odmętach Bałtyku, podobnie jak niewyłowiony do dziś wrak Heweliusza. Jako że rewolucja gospodarcza wpłynęła na niemal wszystkich... Poczekaj, żeby nie było żadnych tych... Ale on by nie mógł pokazać, czy nie? O kurde, tak patrzę obrazki. Nie no, chyba nic nie ma, no zobaczymy. Dziedziny życia Polaków, najwyżej się widzimy w bardzo dochodowej branży treści dla dorosłych. Z początkiem lat 90. na ulicach polskich miast wyrosło wiele sklepów erotycznych, nocnych klubów i gazetek z gołymi babami, które obecnie są już dawno na wymarciu z racji powszechnego internetu. Jednak o ile wymienione gałęzie w tej czy innej formie przetrwały do dziś, tak zjawisko peep show od bardzo wielu lat jest już kompletnie zapomniane. Był to system kabin z małymi okienkami, przez które klienci mogli podglądać tańczące w skąpych ubraniach kobiety i często nie były to lokale wynajmowane w nieruchomościach, a stare i obskurne autobusy, ciężarówki, a nawet kioski. Ty, kto to wymyślił? Taki biznes. Z małymi okienkami, przez które klienci mogli podglądać tańczące w skąpych ubraniach kobiety i często nie... Zobacz, tutaj się babę ogląda przez okienko, a tu zobacz, baba niesie torbę, chłop, ręce w kieszeniach, wypieprzone jaja, baba niesie cały dobytek na plecach, widzisz?
Były to lokale wynajmowane w nieruchomościach, a stare i obskurne autobusy, ciężarówki, a nawet kioski ustawione w charakterystycznych punktach miast, najczęściej przy bazarach. Zazwyczaj były to dość szemrane interesy prowadzone przez ludzi o nie najlepszej reputacji, a tańczące kobiety zwykle sprowadzane były zza wschodniej granicy, często bez dokumentów i odpowiednich badań. Zjawisko to zostało z biegiem czasu wytępione, nie tylko ze względu na coraz powszechniej... Ale porypady, ty, że coś takiego w ogóle istniało, nie słyszałem nigdy o czymś takim. I normalnie w autobusie. Mniejszą opinię brudnego miejsca dla desperatów, ale także przez akcje policyjne przeciwko Alfonsowi. Pracowałeś tam? Tak, ja tam tańczyłem. Prowadzenie Agaty to film opowiadający o przygodach cygana zakochującego się z wzajemnością w tytułowej Agacie, będącej córką polityka, który nie zgadza się na tę relację, więc zakochani postanawiają uciec. Jak zauważyliście, unikam w tym icebergu omawiania pojedynczych filmów, bo materiał byłby zbyt długi i rozwleczony, ale tutaj sytuacja jest inna, bo fabuła choć ma wiele odstępstw od rzeczywistości, to jednak bazowana jest na prawdziwych wydarzeniach, które stały się wielką sensacją medialną i szerokim tematem plotek. Ale po kolei. 16-letnia Monika Kern, córka wicemarszałka Sejmu Andrzeja Kerna, poznaje na sylwestrowej imprezie przełomu lat 9192 niejakiego Macieja Malisiewicza, pracownika rodzimej pizzerii. Nastolatkowie szybko się w sobie zakochują i coraz częściej spędzają wspólnie czas. Różnice pomiędzy młodymi są bardzo widoczne. Córka polityka żyje w sztywnym i ściśle kontrolującym środowisku, natomiast 5 lat starszy chłopak cieszy się dość luźnym podejściem rodziców i może robić właściwie to, na co ma ochotę. Konserwatywna i prawniczo wykształcona rodzina dziewczyny nie akceptuje jednak wybrankę. Brzmi jak scenariusz jakiegoś filmu, nie? W sensie, bo on gadał o prawdziwym rzeczy, na której powstał potem film. Ale no, nie dziwię się, bo idealne pod film. Tego za zbyt mało ambitnego dla swojej córki, uważając, że odrywa on ją od nauki i rozwoju kariery. Rodzice starają się odwieść na wszelkie sposoby od spotkań Moniki z Maciejem i posunęli się nawet do skierowania na oddział psychiatryczny, by pod kątem medycznym zbadać jej obsesję na punkcie chłopaka. Zaczynają podejrzewać, że córka jest manipulowana przez Michała i jego rodzinę. O pobycie w psychiatryku dowiaduje się matka Michała i robiąc awanturę pod szpitalem doprowadza do kompromisu, według którego Monika ma spędzić jakiś czas w izolacji na ogródku działkowym u swojej babci. Po kilku dniach pod działką pojawia się samochód Maluch z Michałem za kierownicą, który wyznaje Monice, że nie może bez niej żyć i tak, korzystając z uwagi swojej babci, wyrywa się spod kontroli, odjeżdżając z wybrankiem. Para ukrywała się w Częstochowie na posiadłości lokalnego biznesmena, często oskarżonego o nieuczciwe praktyki wobec konkurencji, a wicemarszałek informuje policję o zaginięciu dziewczyny oraz prowadzi medialną kampanię poszukiwania Moniki, twierdząc, że została uprowadzona przez Michała. Popkultura nazywa młodych polskimi Romeo i Julią, a sprawa trafia na okładki kolorowych czasopism, stanowiąc nieprzebrane źródło plotek oraz różnych teorii spiskowych o rzekomych powodach zniknięcia córki polityka, a swoich sił w poszukiwaniach próbują różnej maści wróżbici. Zakochana para świadoma afery medialnej pisze list do Gazety Wyborczej, informując, że czują się bezpiecznie i po prostu chcą być ze sobą szczęśliwi. Niedługo potem młodzi ujawniają się publicznie, informując o planowanym ślubie, do którego dochodzi tuż po 18 Moniki w otoczeniu tłumu celebrytów, dziennikarzy i Jerzego Urbana w roli honorowego gościa. Całość brzmi jak absurdalny sen, ale to wszystko wydarzyło się naprawdę. Jednak drogi małżeńskie pary młodej nie przetrwały zbyt długo. Monika i Maciej rozstali się już po niecałym roku bez konieczności rozwodu, bo ślub był tylko kościelny, a nie urzędniczy, oraz zrywali ze sobą kontakt i tak oto dobiegła końca największa IRL telenowela z lat 90. No jak żyją nadal? Ej, jak ona się nazywała? Da się ją zobaczyć, jak ona teraz wygląda, ta baba i ten typ? Obecnie jesteśmy świadkami ogromnego parcia na szybkie bogactwo, co wykorzystują liczni skamerzy z Instagrama, jednak nijak ma się to do skali lat 90. Hanka Mostow... No dobra, pieprz się. Nie nazywa się Hanka Mostowiak. Społeczeństwo szukające swojego miejsca w nowych warunkach zostało zalane licznymi dziwnymi biznesami typu chałupnicze skręcanie długopisów, dziwne inwestycje u pseudobiznesmenów, czy też działalnością akwizytorską opychając odkurzacze Rainbow. Jednak najgłośniejszą sprawą z kategorii około skamerskich metod wzbogacenia się była amerykańska firma Amway wchodząca do Polski w 1992. Firmę oskarżano o piramidę finansową z warunkami niemożliwych zarobków dla niżej postawionych pracowników, psychomanipulacyjne techniki oddziaływania na nowych członków, a nawet dostrzegano się w niej pewnego rodzaju sekty finansowej. Nowi pracownicy mieli zarabiać, pobierając prowizję z bezpośredniej sprzedaży m.in. kosmetyków i środków czystości. Chcesz coś z Avonu? Ty, to jest to samo? Co dzisiejsze te gówno biznesy? Nosić, ściągając ze swojego polecenia kolejnego członka grupy, którego część zysków przechodziła na osobę werbującą znajomych. Skoro w obecnych czasach... Pierwowzór tego, co jest teraz.
Tego typu praktyki często znajdują naiwnych ludzi. To strach pomyśleć, jaka skala musiała to być w latach 90., gdy Polacy nie do końca mieli świadomość, czym są piramidy finansowe. Prawda. A sam fakt, że firma jest z Ameryki i ma wielomilionowy kapitał, sprawiał, że u wielu osób wyłączało się racjonalne myślenie. Za szczyt afery można uznać rok 1997, gdy powstał film dokumentalny Witajcie w życiu, opowiadający o praktykach Amwaya, i film ten z powodu pozwu sądowego ze strony korporacji miał na wiele lat zablokowaną możliwość emisji, co poruszałem szerzej w icebergu o zakazanych programach. Wprawdzie Amway do dzisiaj działa w Polsce, ale już na o wiele mniejszą skalę. Co? To ten chłop gada wprost w filmiku, że to jakiś skam i to nadal istnieje? Co tu chodzi? Golden Life to polski zespół poprockowy założony w 1988 roku, którego członkowie nie spodziewali się, że za kilka lat dojdzie do najtragiczniejszego koncertu w ich historii. 24 listopada 1994 roku ich występ w gdańskiej stoczni, połączony z publiczną transmisją rozdania nagród MTV, przyciągnął do obiektu według różnych źródeł od 800 do 2000 fanów. Koncert rozpoczęto o godzinie 20, nie zwiastował żadnych niepokojących objawów, a godzinę później materace, które zapłonęły, uznano przez publikę za część efektów specjalnych. Jednak zmienia się bardzo szybko, gdy uniósł się do góry, podpalając drewniany dach budynku. Spanikowana młodzież rzuciła się chaotycznie do wyjść ewakuacyjnych, jednak w wyniku zaniedbań tylko 3 z 5 były otwarte. W wyniku staranowania zginęły 2 osoby, uczestnik koncertu oraz operator kamery telewizji Sky Orunia, a kolejne godziny przyniosły kolejne 5 ofiar w wyniku rozległych poparzeń oraz dziesiątki rannych i poparzonych uczestników koncertu. W wyniku śledztwa prokuratury ustalono, że przyczyną pożaru było celowe podpalenie, jednak nigdy nie ustalono danych sprawcy lub sprawców. Winą za złą organizację imprezy oskarżono nie tylko kierownika hali i organizatorów imprezy, ale także komendanta stoczniowej straży pożarnej za nieudolne przeprowadzenie akcji ratunkowej, jednak wyroki skończyły się tylko na zawiasach. Niedługo potem zespół Golden Life nagrał dedykowany ofiarom utwór 24.11.94, z którego cytat „Życie, choć piękne, tak kruche jest, zrozumiał ten, kto otarł się o śmierć”, znalazł się na pomniku uwieczniającym tamto tragedię. Rusz myszką po katytuł. Lata 90. polski iceberg. Piękne, tak kruche. Zrozumiał ten, kto otarł się o śmierć. Dopalacze. O ile obecnie oczywistym jest, że różne substancje psychoaktywne są nielegalne lub zezwolone wyłącznie ze stosowną receptą, tak w latach 90., a szczególnie na ich początku, polskie prawo nie do końca znało pojęcie narkotyków. Można to zauważyć chociażby po polskiej kronice filmowej, która bez skrępowania pokazywała plantację zioła jako coś kompletnie naturalnego. Było to spowodowane starymi przepisami jeszcze z czasów PRL-u, które udawały, że zjawisko narkomanii nie istnieje, mimo faktu, że popularne w niektórych kręgach były różne środki odurzające, którymi z racji braku możliwości stawały się rozpuszczalne kleje czy wywar ze słomy makowej zwanej kompotem, będący bardzo zanieczyszczoną heroiną. Lata 90. otwarcie na zachód niekontrolowanie spotęgowały ten problem poprzez import do Polski różnych substancji znanych wcześniej tylko na zachodzie, a w naszym kraju będące kompletną nowością w dość przystępnej cenie. Substancje psychoaktywne weszły do mainstreamu, a nie dbając o higienę narkomanii, przyczynili się do szybkiego rozwoju epidemii AIDS. Zostało to dostrzeżone przez media i polityków, którzy z biegiem lat zaczęli coraz głośniej zwracać uwagę na poważny problem szerzący się wśród polskiej młodzieży, co doprowadziło do formowania się ustawy przeciwdziałania narkomanii, której hasłem przewodnim stało się... A dziadek normalnie tak o... chodzi sobie z zapazuchem, z jakimś jointem. Zażywasz, przegrywasz. Pierwsza wersja ustawy z końcówki 97. O Jezu, co mu jest? W stopniu ograniczała bezkarną do tej pory produkcję i sprzedaż narkotyków. Co on brał, że tak wyglądał? Jakiś krak? Nie istniał wtedy krak w ogóle, ten taki narkotyk? Nie wiem. Jednak nadal zezwalała na posiadanie niewielkiej ilości na własny użytek. To jednak nie wystarczało wielu przeciwnikom substancji, którzy... Grał w ligę. Domagali się całkowitej delegalizacji ich posiadania. I o ile w przypadku twardych narkotyków sprawa spotykała się z dość powszechnym poparciem, ta kwestia zioła była już dość polaryzująca i wiele osób uważało, że ten rodzaj używki powinien zostać jako legalny do własnego użytku. Tak się jednak nie stało i wraz z rokiem 2000 wszystkie substancje zostały zakazane. Stadion 10 Jarmark to jedna z większych inwestycji PRL-u, która u schyłku tej epoki zaczęła stopniowo niszczeć, a generalny remont był nieopłacalny. Doprowadziło to do dzierżawy obiektu w firmie Davis, która założyła na jego koronie niezwykle popularny w latach 90. Ale Jarmark Five Heady, Europa. Co? Gigantyczny bazar uznawany za największy w Europie gromadził tysiące stoisk, na których handlarze próbowali dorobić się w mniej lub bardziej legalny sposób. Oprócz klasycznych stoisk z ubraniami, gdzie przymierzało się ciuchy na kawałku kartonu... Spójrz te skiny ludzi z lat 90. Spójrz na te skiny ludzi, chłopie.
uznane za centrum światowej kuchni, gdzie swoimi wyrobami karmili klientów drobni biznesmeni z różnych części świata, głównie z Dalekiego Wschodu. Bazar uchodził za miejsce, gdzie można kupić produkty niedostępne w oficjalnym obiegu, jak pirackie oprogramowanie i filmy, alkohol i papierosy bez akcyzy, kradzione towary, a według plotek w ciemnych zakamarkach możliwe było kupno broni, narkotyków i lewych dokumentów. Swoich sił w takiej transakcji próbowali dziennikarze Wprost, którym dotarcie do handlarza bronią zajęło dosłownie 15 minut. Konspiracja Boże. Była tam na tyle zorganizowana, że gdy już dochodziło do nalotów policji, to szybka wymiana informacji powodowała, że zanim coś znaleziono, to sprzedawcy rozmywali się we mgle wraz ze swoim towarem. Nie jest tajemnicą, że na jarmarku Europa duże do powiedzenia miały gangi, nie tylko polskie, ale także najbardziej znany tam gang ormiański, któremu przewodniczył Aleksander Y. Jak w Peaky Blinders, co? Tam też był taki gang właśnie tych, nie? W sensie, no... Tide. Ten został jednak ujęty w 2004 roku i skazany na 9 lat więzienia. Jednak nadal było powszechnie wiadomo, że bez haraczu niemożliwe jest tam spokojne prowadzenie interesu. To jak nie w dupę, bo nie oglądałeś. Ci zapieprzę zaraz na ten pusty łeb, obejrzyj, przyjdź i potwierdź. Albo ci zapieprzę w pusty łeb. O ile popularność jarmarka Europa trwała jeszcze od początku lat 2000, takiego sądny dzień przyszedł w 2007 roku. Decyzja o przyznaniu organizacji Euro 2012 na terenie Polski wymusiła zamknięcie Polaku? Bazaru, gdyż teren dawnego stadionu dziesięciolecia stał się placem budowy nowego stadionu narodowego. Afera Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego to pierwszy tak duży skandal polityczny z początku lat 90. nazywany potocznie matką wszystkich afer. FOS był funduszem powołanym w końcówce PRL-u i miało na celu oddłużenie Polski z zagranicznych zobowiązań zaciągniętych w czasie komuny. Głównym założeniem FOS-u było zawieranie umowy z wierzycielami poprzez częściową, ale natychmiastową spłatę długów, a zadłużenia miały być skupowane w cenie około 20-30 centów za dolara. Warto wspomnieć, że sama taktyka FOS była nielegalna z punktu widzenia prawa międzynarodowego, gdyż rządy zadłużonych państw nie mogą skupować długów za ułamek ceny, więc cała struktura opierała się na stawianiu słupów dokonujących takich zakupów. W praktyce fundusz posługujący się do tego celu środkami państwowego budżetu, spółek i podmiotów zagranicznych wyprowadzał pieniądze w ścisłej tajemnicy nawet przed Radą Nadzorczą. Okazało się, że z 1,7 miliarda dolarów budżetu na spłatę długów... Amazon Prime, czy oglądałem coś kiedyś z widzami? Tak. Ty, z kościuszką banknot fajny, jak mają wprowadzić ten 1000 zł, nie? Myślisz, że z nim wprowadzą, czy z kim? Przeznaczono na ten cel zaledwie 4%. Reszta kwoty porozchodziła się po szemranych lub wręcz fikcyjnych firmach ulokowanych w rajach podatkowych, a według niepotwierdzonych teorii sporo pieniędzy miało lądować w kieszeniach radzieckich służb specjalnych oraz w rosyjskich spółkach gazowych. Sporo pieniędzy z FOS-u zaczynało także trafiać na cele korupcyjne i finansowanie kampanii politycznych. Michał Falcman, pracownik skarbówki, który odkrył aferę, zaczyna otrzymywać pogróżki w stronę nie tylko jego samego, ale także swojej rodziny, a tajemnicza śmierć w szpitalu spowodowana chorobą serca stawiała wiele znaków zapytania. A to dopiero początek serii tajemniczych zgonów, gdyż wkrótce po tym wypadku samochodowym ginie prezes Najwyższej Izby Kontroli Walerian Pańko, a dwaj policjanci, którzy jako pierwsi przybyli na miejsce wypadku, niedługo po fakcie toną podczas połowu ryb. Osoby mające wiedzę na temat afery lub kontrolujące jej przebieg czują się zagrożone, mówiąc, że są śledzeni, otrzymują groźby od nieznanych sprawców i żyją w poczuciu ciągłego zagrożenia własnego życia. Z powodu niezwykle skomplikowanej procedury śledzenia powiązań, dziwnych transferów pieniężnych i świadków przestępstwa, sprawa sądowa opiewała w akta licząc ponad 40 tysięcy stron, a do wyroku doszło dopiero w 2005 roku na ostatni gwizdek przed przedawnieniem. Na 8 lat więzienia skazany zostaje dyrektor generalny FOS-u Grzegorz Rzemek, zastępczyni dyrektora Janina Chim trafia za kraty na 5 lat, a doradca dyrektora Dariusz Przywieczerski dostaje wyrok 2,5 roku więzienia, lecz przed jego realizacją ucieka on z Polski i dopiero w 2017 zostaje schwytany na Florydzie i przekazany polskiemu rządowi. Ja pierdzielę, co się... Flyersy, czyli kurtki stylizowane na strój pilota samolotu, to niezwykle ciekawy element ubioru lat 90. i oprócz ortalionowych dresów zdecydowanie najbardziej stereotypowy, jeśli chodzi o ich zastosowanie. Odzienie zaprojektowane zostało już w latach 50. dla pilotów wojskowych walczących na wojnie w Wietnamie, a charakterystyczna pomarańczowa podszewka nie była wyłącznie dekoracją, a pełniła ważną funkcję taktyczną. Pilot w razie potrzeby, przewracając kurtkę na lewą stronę, stawał się dzięki temu o wiele lepiej widoczny na płycie lotniska lub w razie ewakuacji z samolotu. O ile w USA modena Flyers rozprzestrzeniła się zaraz po wojnie wietnamskiej, tak do Polski z oczywistych powodów dotarła dopiero w latach 90. za sprawą bazarów. Pomimo tego, że ludzie chodzący w takich kurtkach nie byli raczej pilotami odrzutowca, to pomarańczowa poszewka nadal miała swoje zastosowanie, jednak już zupełnie inne. Odwrócenie fleka, bo tak się potocznie nazywało te kurtki, było uznawane za symboliczny akt gotowości bojowej, co można zauważyć na nagraniach ze starych stadionowych zadym. Czyli było włączałeś PVP tryb, tak? Odwróciłeś kurtkę, to PVP on było.
powstają legendy miejskie, jednak wiele osób ją podchwytywało i wprowadzali te zasady w życie, a oprócz podkreślenia swojej roli w zadymie miało to powodować, że wszelkie uszkodzenia i ślady krwi będą na wewnętrznej stronie, dzięki czemu łatwiej będzie je ukryć. Ale gdzie, z powodu takiej opinii o flekach rodzice często zabraniali swoim dzieciom ich noszenia, bo panikowali, mówiąc, że nie będziesz, synku, chodził w tej chuligańskiej kurtce. A skoro flyersami nieco zahaczyłem o aspekt subkulturowy, to warto dodatkowo poruszyć ten wątek, bo w latach 90. był on o wiele ciekawszy niż obecnie. Subkultury w tamtych czasach były czymś o wiele ważniejszym i decyzja przynależności do jakiejkolwiek z nich wiązała się z bardzo dużą odpowiedzialnością. Codziennością na polskich ulicach były pytania o tytuły albumów lub skład zespołu z koszulki, jaką się na sobie miało, a przedstawiciele danych subkultur byli bardzo hermetycznymi i często nienawidzącymi się środowiskami. Bijatyki między punkami a skinami odbywały się niemal przy każdej możliwej okazji, a członkowie różnych ruchów cechowali się bardzo skrajnymi ideologiami, nie dopuszczając do siebie żadnych kompromisów. Ja pierdzielę, co się dzieje? Obecnie punki i skinny to marginalny element społeczeństwa, ale wtedy były to naprawdę duże i zorganizowane. Ale tak w ogóle to czemu oni się bili? Bo wtedy każdy się po prostu bił w latach 90., więc oni też musieli. Były o wysokim poziomie agresji, co nieraz doprowadzało do ofiar śmiertelnych. Bardzo ciekawą grupą byli depeszowcy, bo nie opierali się wokół jakiegoś gatunku muzycznego i nie mieli ścisłych reguł stylu życia. Ich cała kultura polegała jedynie na tym, że byli wielkimi fanami zespołu Depeche Mode, a w swoim ubiorze stylizowali się na członków tej kapeli. Na ulicach polskich miast jak grzyby po deszczu wyrastali także skejci, często przenikający się z hip-hopowcami swoim wyglądem, stylem życia i muzyką, a dreszcze grozy i liczne legendy miejskie budzili sataniści, u których krążyły historie zabijania dzieci, jedzenia kotów i czarnych mszy w lasach. Subkultury istnieją do dzisiaj, tak umówmy się, są na wiele mniejszą skalę i o wiele mniej zaangażowane. Один złoty internet. Dwa złoty z telefonem. Coś w dół. Trzy majcy oczy na tabliczkach. Reklama Netty, w której Tomasz Kot wciela się w rolę medium, jest parodią niezwykle popularnego w latach 90. hipnotyzera Anatolija Kaszpirowskiego. Jego seansy hipnotyczne z charakterystycznym odliczaniem były przez wiele osób uznawane za cudowne i leczące słuchacze z różnych chorób i przypadłości. Był on zdecydowanie największą gwiazdą niezwykle popularnej w latach 90. mody na wszelkiej maści uzdrowicieli, bioenergoterapeutów i osób o paranormalnych... Czyli co, słuchałeś typa w telewizorze, już do lekarza nic trzeba było iść. To ja bym się zdziwił, jakby państwo go finansowało, żeby... No bo i tak nie było na lekarzy, no to chociaż uwierzą, że cię wyleczy jakiś doktor z telewizora. W zdolnościach gromadząc tysiące osób na swoich pokazach i miliony przy telewizorach podczas jego programu Teleklinika. Głównym powodem popularności takich pseudolekarzy był ogromny kryzys i niewydolność służby zdrowia na o wiele większą no skalę niż ma to miejsce dziś, więc zdesperowani ludzie szukali pomocy gdzie się da. Kaszpirowski był zapraszany na spotkania nie tylko przez Lecha Wałęsę, ale co dziwne także przez kręgi kościelne, gdy to zaproszony przez Paulinów na Jasną Górę nocuje w celi, gdzie bywał Jan Paweł II i występował on w kościołach. Sondaż z roku 1990 dawał mu aż 73% zaufania wśród Polaków, a jego sukces... Ja pierdziel. Boże. No, dobrze, że od tego odeszliśmy, bo w tym spory pan. Tylko spotęgował falę książek do samodzielnej hipnozy, terapeutycznych kaset magnetofonowych, gazetek... To przecież on był jak papież traktowany w takim razie. Jak Jana Pawła nie było w Polsce, to był on, tak? Tematyce paranormalnej i narodzin kolejnych ezocelebrytów, jak Zbigniew Nowak energetyzujący wodę na Polsacie. Wraz ze wzrostem świadomości obywatelskiej, kampanią spojrzeń informujących o nieskuteczności takich zabiegów oraz wprawdzie powolnej, ale jednak poprawie służby zdrowia, popularność tego typu praktyk i osób zaczęła stopniowo maleć. To no takie, że tak żerują po prostu na ludziach, którzy no nic nie mają. W sensie no chcą być zdrowi albo komuś pomóc. Więc wierzą już w takie głupoty. Nie ma alternatyw. Ręce, które leczą. A, no to znane bardzo. Rzeczywiście, pamiętam. Znaczy, słyszałem o tym. No. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przejąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!